nie umierać jako obywatel, ale chętnie jako wierny poddany najjaśniejszego Pana, gdyby go Panu raczył nam zesłać. No bo króla się nie wybiera, prawda? Króla się nie wybiera, króla albo Pan Bóg da, albo nie da. I w związku z tym z góry od razu tutaj uchylam pytania o to, jaką też to ścieżką mielibyśmy dochodzić do monarchii i kto by to miał być i z której strony nadjedzie i czy na karym, czy na białym koniu. No bo da albo nie da Pan Bóg, natomiast od nas zależy to, czy najjaśniejszy Pan zastanie tutaj wiernych rycerzy. Prawda? Wiernych rycerzy, którzy pozwolą mu utrzymać koronę polską, gdyby zechciał, odważył się z natchnienia Bożego podnieść koronę polską, taki król. No i teraz znowu, cofając się od końca, to jest marzenie, to jest piękny sen o Polsce, który oby się ziścił, ale gdyby nawet to się nie zdarzyło, gdyby nawet miało się okazać, żeśmy nie zasłużyli na taki dar niebios, no to myślę, że przerabiając siebie wewnętrznie, a następnie organizując się zewnętrznie jako polskie rycerstwo, będziemy lepszymi uczestnikami także i tej gry demokratycznej, która się w tej chwili toczy. No bo gra demokratyczna to są oczywiście pozory złudzenia, to jest pic na wodę fotomontaż, to jest pewna zasłona, to jest fasada. W demokracji nie wiadomo dokładnie, kto rządzi. No na pewno na przykład nie rządzi ten, nie będzie rządził ten rząd, który Państwu dzisiaj pokazano w telewizji. Prawda? To chyba dla każdego przytomnego człowieka jest jasne, że to nie są ci ludzie, w gestii których leżeć będą ostateczne, wiążące decyzje. Prawda? Ta atrapa, to grono, no można to oczywiście personalia analizować, ale generalnie to jest manifestacja nieistnienia państwa polskiego, o którym ja, jak mnie pytano, to szereg razy się dzieliłem takim przekonaniem, że państwo polskie nie istnieje, ale to był mój egzotyczny pogląd. Od pewnego czasu on nie jest egzotyczny, bo powiedział o tym jeden z konstytucyjnych ministrów poprzedniego gabinetu, że państwo polskie nie istnieje. No więc ten nowy gabinet jest tego spektakularną, żałosną manifestacją, tragikomiczną manifestacją tego faktu. Minister spraw zagranicznych, który musi się nauczyć języków, no nie musi, proszę Państwa, nie musi. Nie musi. Proszę w ogóle nie wydziwiać, tak jak większość publicystów dzisiaj wydziwia w radio, w telewizji. Nawet jak tam nic nieprzyjemnego nie mówią o panu Schetynie, to się dziwią. Ja się nie dziwię. Minister spraw zagranicznych nie jest w post-PRL-u od tego, żeby reprezentować Polaków wobec świata. Minister spraw zagranicznych jest od tego, żeby transmitować do Polaków to, co za granicą na nasz temat postanowiono. Prawda? I w związku z tym minister spraw zagranicznych zupełnie nie potrzebuje z nikim niczego negocjować, komunikować się w obcych językach. To jest mu niepotrzebne, ponieważ on jest funkcjonariuszem, który ma tubylczemu narodowi zakomunikować to, co jest zadekretowane przez starszych i mądrzejszych. I weszliśmy już w fazę ostentacji w tej dziedzinie. No więc to jest demokracja. Demokracja, która ma to do siebie, że jest stanem permanentnej awarii aksjologicznej. Jest stanem, w którym nie ma żadnych wartości stałych, ponieważ wszystko, a więc każda wartość może zostać poddana pod głosowanie. Nie ma żadnych pryncypiów, skoro w świątek można przegłosować tak, a w piątek odwrotnie. No więc awaria aksjologiczna. Każde bezeceństwo można podnieść do rangi cnoty. Każdą głupotę można uczynić mądrością sezonu. I tak się dzieje w demokracji. No ale oczywiście ktoś tym wszystkim musi rządzić. Więc za tą fasadą rządzą służby i loże. Żadne odkrycie. Loże i służby. I to jest tylko kwestia proporcji, prawda? Są różne hipotezy, w jakiej mierze na przykład zastanawiają się ci bardzo nieliczni badacze, którzy w ogóle się nad tym
śmieli zastanowić, zastanawiają się, w jakiej mierze na przykład sowieckie GRU zostało sobie podporządkowane przez Wielki Wschód, tak, i czy Francji, czy Rosji, czy krótko mówiąc, do zważenia są tylko proporcje, czy to ogon, pies macha ogonem, czy ogon macha psem. No, tak czy inaczej, służby i loże i służby, a więc ci, którzy decydują o naszym losie, którzy mają w rękach nasze życie, nasze mienie, oni nawet, podejrzewam, nie pokazują nam się w telewizorze. Oni właśnie od tego mają taki gabinet figur woskowych, jak dzisiaj Państwu to okazano. Poważni gangsterzy i prawdziwi zbawcy ludzkości, oni nawet nam się nie pokażą w telewizorze. Oni będą gdzieś, nawet to nie jest tylny fotel, gdzieś po prostu, no, od czasu do czasu tylko ogłasza pan generał Dukaczewski, że tam wypije szampana, jak będzie wynik demokratycznych wyborów po jego myśli. No to już to nam daje poczucie, jakieś wyobrażenie o tym, jaka jest hierarchia, że chyba pan Dukaczewski jest nad panem prezydentem Komorowskim. No to jest logiczne, bo pan prezydent Komorowski został, że tak powiem, wypiastowany do swojej kariery przez te służby sowieckie polskojęzyczne, które reprezentuje pan Dukaczewski. No więc takie hierarchie, ale to są hierarchie podrzędne. Gdzieś nad tym wszystkim są właściciele Donalda Tuska, właściciele pani Kopacz. Nie wiem, czy to jest ten sam akcjonariat właścicieli, czy jakaś tam jest dywersyfikacja. Właściciele prezydenta Komorowskiego, właściciele prezydenta Putina, właściciele prezydenta Obamy. Oni gdzieś tam są, ale my nie wiemy, gdzie oni są. I to jest obrzydliwe, to jest paskudne w demokracji. Dlatego, że paskudne są wszystkie gry pozorów, takie, do których się dorabia szumne teorie. A to jest mi obmierzłe, to mi się nie podoba. Wolałbym w tym nie brać udziału. Jaka jest zatem alternatywa dla demokracji? No, alternatywa bardzo jest jasna. Brak demokracji, a więc brak możliwości głosowania wszystkiego o dowolnej porze dnia i nocy, no to jest jakaś forma autorytaryzmu. I mamy dwie opcje. W tej głównej możliwości. Mamy albo opcję bardzo przykrą i paskudną również, a to jest po prostu zamordyzm, to jest junta, to jest wzięcie nas za twarz przez jakiś kolektyw, jakiś wron, to nawet nie będzie żaden Pinochet, to nawet nie będzie, nawet generał Jaruzelski okaże się, że miał jakieś uroki, no bo przynajmniej to było, prawda, jakieś takie teatralne, groteskowe z tym Jaruzelskim. A tu będzie pewnie jakaś kolektywna junta, zza pleców której znowu jakieś służby, jakieś loże będą rządziły. No więc zamordyzm to jest rzecz nieprzyjemna. I nie życzę ani sobie, ani państwu takiej alternatywy dla demokracji. I dlatego mówię, módlmy się o powrót króla. Módlmy się o powrót króla, który, jakie ma walory król? No po pierwsze ma taki walor, nie po pierwsze, ale to jest niezaniedbywalny walor, że monarchie są tańsze. Prawda? Monarchie są tańsze, bo nie macie państwo do czynienia z hordą ludzi, którzy mają 4 lata, mają swoje 5 minut, żeby ustawić całą rozległą rodzinę krewnych i znajomych królika na resztę życia, żeby założyć stare rodziny. No. Monarchia ma to piękno, ten urok, że jest to gra w otwarte karty. Jest to gra w otwarte karty. Wiadomo, że na dworze królewskim jakieś są tam sitwy i kamaryle i błazny i parzie. Tak, tylko właśnie to jest jawne. To jest gra w otwarte karty, prawda? Dzisiaj mamy błaznów w tym parlamencie post-PRL-owskim. Mamy legion takich błaznów, tylko że oni nie chodzą w czapeczkach z dzwoneczkami, co by im pasowało. Więc opowiadam się za tym pięknem, które z tego płynie, że ta władza, która nami rządzi, jeśli jest to monarcha, w sposób ostentacyjny uznaje nad sobą wyższą sankcję.
uznaje nad sobą wyższą władzę. No, mianowicie władzę Pana Boga, Stwórcy Wszechświata i Pana wszystkich stworzeń. W demokracji przecież żadna głowa państwa, żaden mąż stanu czy żona stanu nie mogą się przyznawać do Pana Boga. To nawet demokracja wyklucza, prawda? To nawet ja czytuję takie teksty, że dla dobra demokracji należy z dyskursu publicznego wykluczyć argumentację odwołującą się do transcendencji, do religii. Bo to psuje demokrację. Bo to psuje. No jeżeli odwoływanie się do tego, co dla nas najdroższe, najważniejsze i najbardziej oczywiste, jeżeli to ma coś psuć w demokracji, no to na miłość boską, czym jest ta demokracja? Zatem módlmy się o powrót króla. Jeśli go nie wymodlimy, no to właśnie, albo bardzo przykra alternatywa, a jeśli uda nam się zmobilizować na czas dostatecznie, no to nawet gdyby Najjaśniejszy Pan nie został nam zesłany, to proszę Państwa, lepszymi będziemy jako wierni poddani, wierni słudzy, niż jako zadufani obywatele. Zadufani, no bo nam wmówili nam 200 lat temu, ćwierć tysiąca lat temu, wmówili nam, że to właśnie demokratycznie lud rządzi. No nie, właśnie nie wszyscy równi. Więc jeszcze się odwołam do takiego przykładu. Mamy rok 2014. 100 lat temu, proszę Państwa, no już toczyła się wojna światowa o tej porze roku, ale naprawdę było niewielu ludzi, którym się śniło, że to ledwie 4 lata i będzie można budować państwo polskie. A to się zaczęło szybciej. No zaczęło się od tego, że właśnie Prusacy i Austriacy mianowali Radę Regencyjną w Warszawie. Rada Regencyjna powołała rząd i już w trzecim roku od rozpoczęcia wojny już nastąpiła budowa państwa polskiego, tworzenie polskiej administracji. I to był wielki kapitał. Dlaczego ten kapitał został smętnie roztrwoniony? No dlatego, że kiedy przyszła godzina, chwila dziejowa, godzina wyboru, no to ta Rada Regencyjna skapitulowała wobec ducha czasu i oddała władzę naczelnikowi państwa, Józefowi Piłsudskiemu. Jeśli ktoś chce się ze mną wspierać tutaj Józefa Piłsudskiego, to błagam o litość i umówmy się na jakiś osobny wieczór, bo do rana możemy się wspierać o Józefa Piłsudskiego. Ja bardzo chętnie, tylko że nie chcę teraz zagadać wieczoru Józefem Piłsudskim. Otóż Rada Regencyjna oddaje władzę naczelnikowi państwa, nie szuka monarchy dla Polaków, tylko decyduje nieszczęśnie Rada Regencyjna, że się odrodzi Rzeczpospolita jako Republika Demokratyczna, a ta Republika Demokratyczna się niestety stoczy w etatyzm, czyli w socjalizm się stoczy. Stoczy się w co? No, będzie to Polska nikodemanyzmu. Oczywiście, że tragiczny koniec II Rzeczypospolitej przesłania nam czasem mgiełką sentymentu, przesłania realistyczny obraz tamtej epoki. Wiele tam jest rzeczy przykrych, wiele tam jest lekcji do przerobienia. Bardzo serdecznie namawiam każdego, kto się entuzjazmuje na przykład wielkimi budowami socjalizmu. Polska, wielki projekt, Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia i temu podobne. Zalecam dla równowagi lekturę tekstów na przykład Józefa Mackiewicza, tekstów publikowanych w Słowie Wileńskim. Takich reportaży z terenu. Jakie były koszta tych wielkich butów, jakie były koszta, dzisiaj mówimy społeczne, tak, tego wszystkiego. No ale dlaczego Rada Regencyjna w roku 18 tak zdecydowała? No zdecydowała tak dlatego, że nie było ducha w narodzie. Że po prostu wszyscy byli zdemokratyzowani, wszyscy Polacy, cała polska elita od 200 lat gremialnie była zdemokratyzowana. I nikomu w ogóle się nie śniło o tym, że to coś innego być może, tylko demokracja. No więc z tego powodu ja dzisiaj do Państwa mówię, jeśli ktoś reaguje na moje wzmianki o powrocie króla, jako na nie a propos wypowiedzi, bo tutaj inne rzeczy się dzieją,
kto by to sobie wyobrażał, to ja przypominam, że 100 lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że koniunktury międzynarodowe tak się odmienią. W mgnieniu oka się odmienią. I otóż dlatego dzisiaj mówmy o potrzebie pilnej powrotu króla, czyli naszej modlitwy o ten powrót. Dlatego, że jak znowu się zakotuje i my to wszystko przeżyjemy, niedobici, nieobrabowani do końca, to wtedy będzie za późno na to, żeby coś sobie tłumaczyć. I znowu będzie zdemokratyzowany naród, który da sobie narzucić republikę demokratyczną, etatystyczną i znowu zacznie się staczać. Minęło ćwierć wieku od ostatniego takiego otwarcia się okna możliwości. Jest pora na bilansę tego 25-lecia. A właśnie taki dzień jak dzisiaj, kiedy już opadają wszystkie zasłony i autokompromitacja tej republiki demokratycznej już nawet nie jest specjalnie pudrowana, nie jest specjalnie szminkowana. No to jest dzień dobry dla takich bilansów. No ale zacząłem od ustalenia tej perspektywy. Zacząłem od tego, że się Państwu przedstawiłem, powiedziałem, za czym ja tęsknię, o co ja się modlę. Z naciskiem na to modlę, dlatego że jeśli komuś się zdaje, że można i należy nam rozwiązywać sprawy publiczne po świecku, że należy sekularyzować swoje myślenie, bo w demokracji właśnie to są dwie sfery rozłączne. Tutaj chodzimy w niedzielę do naszego kościoła, a na co dzień robimy Polskę, albo głosując, albo się poddając pod werdykt wyborczy. Ale to są dwie kwestie rozłączne. Jeśli ktoś tak myśli, no to krzyż na drogę, bo to nie są kwestie, które rozłączać można i należy. I nie nastąpi żadne rozwiązanie cudowne w trybie procedury demokratycznej sprawy polskiej, jeżeli to nie będzie wymodlone. A zatem Wunderwaffe, krucjata różańcowa, to nie jest jakaś dodatkowa końcówka banderoli, to nie jest jakaś tam fanaberia dla takich, co mają takie odchylenie. Tylko to jest w ogóle główny wątek naszych dziejów, jeżeli one mają się dalej potoczyć, mają nie prowadzić do samounicestwienia. Jeszcze o tym królu, prawda? Pytania o to, kto by to miał być. No odpowiedź na pytanie o to, kto by to miał być, odpowiedź na to pytanie jest w legendzie o królu Arturze. Król Artur, przypominam, sam nie wie o tym, że jest królem, dopóki nie sięgnie po ten miecz i nie wyciągnie tego miecza, którego nikt inny wyciągnąć nie umiał. On sam o tym nie wie, więc jeśli już żyje gdzieś przyszły polski monarcha, to prawdopodobnie jest w analogicznej sytuacji. Jeszcze raz powtórzę, nie rozglądajmy się za tym, z której strony nadjedzie, tylko właśnie przemieniajmy siebie w wiernych, poddanych, lojalnych rycerzy, sługi Najjaśniejszego Pana, który jest sługą papieża i Boga na niebie. Sługa, właśnie to słowo, proszę Państwa, skompromitowane w sferach inteligenckich w Polsce. Być czyimś lojalnym, wiernym sługą, to jest coś, co nie licuje z człowieczeństwem. Dla demokraty, prawda? Komuś wiernie służyć, to jest ubliżające. No właśnie, taką hierarchię fałszywą ustala demokracja. W demokracji mamy ten pozór, mamy tych zadufanych obywateli, którym się wydaje, że nie służą nikomu. No w istocie zostali obróceni z całym szacunkiem dla Państwa, wszyscyśmy zostali obróceni w chłopstwo pańszczyźniane. Przywiązane do, nie do ziemi teraz, tylko do 5 kredytów każdy. Nawet jeśli ktoś nie zaciągnął osobiście długów bankowych, no to zaciągnęła je za nas nasza gmina, nasza centralna władza ludowa zaciąga długi i banki międzynarodowi lichwiarze sami się zadłużają, emitując coraz więcej pieniądza bez pokrycia. No więc wielopiętrowo zadłużeni, przywiązani do kredytów, chłopstwo pańszczyźniane, któremu się wydaje, że tutaj rządzi. Trzeba przywrócić tę właściwą hierarchię i trzeba przywrócić godność lojalnej, wiernej służbie. Jak do tego wszystkiego doprowadzić? Jak to zrobić, żeby w Polsce
zaroiło się, no może nie zaroiło się od tych wiernych rycerzy i dobrych sług. Mówię, nie zaroiło się, no bo jakbyśmy tak oczekiwali, że to się wyroi wszystko, no to by znowu taka była tęsknota demokratyczna, że to jakoś większość. Nie, to nigdy nie będzie większość. Nigdy to nie będzie większość, dlatego że rzeczy najpiękniejsze, najgodniejsze są zawsze sprawami elitarnymi. I oczekiwanie, że to większość się zbierze, coś tam przegłosuje właśnie, siłą, autorytetem liczby, no to jest taka demokratyczna tęsknota i ona właśnie w tym nadziei nie pokładaj. Więc nie oglądajmy się naokoło, ile tam nas już się zebrało, tylko no, po pierwsze trzeba się samemu ogarnąć. Jak więc się ogarnąć? No tutaj się pojawia ten pierwszy człon tego szyldu, który organizatorzy wywiesili nad naszym dzisiejszym spotkaniem. Odnowa moralna. Odnowa moralna. No, szeroko trzeba, żebyśmy pojmowali to słowo moralność. Pamiętajmy, że ona ma wiele wspólnego z takim słowem, którego się używa nawet w terminologii fachowej ono występuje, no po prostu w wojsku. Prawda? Mówimy o morale. Mówimy o morale wojska. I to jest pewien współczynnik, to teraz się tak nowocześnie liczy, bo się bada, jakie morale, jaka jest kondycja psychiczna wojska. Czy to wojsko, nawet jak ma mundur, jedzenie i karabin, czy tam laserowy, czy konwencjonalny, to czy jest w stanie iść na wojnę? Czy my jesteśmy w stanie iść na wojnę o istnienie państwa, utrzymanie narodu polskiego w wierności Stolicy Apostolskiej? Czy my jesteśmy w stanie iść na taką wojnę? No słabo jest z tym. Słabo jest z tym. Ja proponuję, żebyśmy zobaczyli trzy wątki, trzy ścieżki, które prowadzą do takiej odnowy. No i streszczam ten program, tę receptę dla Państwa w trzech słowach. Kościół, szkoła, strzelnica. Kościół, szkoła, strzelnica. Bardzo proszę, żeby wymieniać te słowa łącznie, ale we właściwej kolejności. We właściwej kolejności. Bo to jest właściwa hierarchia spraw. Kościół, szkoła, strzelnica. Żeby jedno, drugie i trzecie mogło zaistnieć, to właściwie potrzebny jest jeszcze czwarty czynnik, a ten, żeby się rymowało, niech się streszcza słowem mennica. Kościół, szkoła, strzelnica. Mennica jako wspólny mianownik, grunt, baza do wszystkich działań, we wszystkich dziedzinach. No przede wszystkim właśnie Polacy muszą mieć jakieś własne pieniądze. Polacy zostali wielopokoleniowo, oprócz tego, że byli mordowani, byli marginalizowani, deklasowani, no to byli też rabowani wielopokoleniowo. Zostaliśmy obrabowani, już nie będę sięgał do potopu szwedzkiego, prawda? Biblioteka Uniwersytetu w Uppsali z książek skradzionych w Polsce, bo wtedy jeszcze była w Polsce własność prywatna, więc się podnieśliśmy z tego. No ale idee demokratyczne doprowadziły do tego, że własność prywatna stała się czymś podejrzanym, a nawet obciążającym właściciela. Właśnie w XIX, XX wieku to się ostatecznie dokonało. Ostatecznie za naszych czasów, jeśli właśnie mamy bilansować ostatnie 25-lecie, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że to III Rzeczpospolita podżyrowała te akty rabunków, czyli podżyrowała dekrety PKWN. Jesteśmy w Lublinie, to niedaleko tutaj, prawda, wywieszono po raz pierwszy te dekrety. I III Rzeczpospolita te akty dziejowej niesprawiedliwości podżyrowała. Polaków, którzy by mieli własność, której nie zawdzięczają lożom i służbom, służbom i lożom. Takich Polaków jest nie tak wielu, a jak są, to konspirują. No po prostu, żeby ich nie wykryli, żeby ich nie przyuważyli, no bo wiadomo, jakie możliwości działania ma władza ludowa, jakie służby, jakie organa i jakie urzędy może nasłać, żeby co najmniej uprzykrzyć życie, jeśli nie zniszczyć życie.
polskiej rodziny, polskiego przedsiębiorcy. No więc polscy przedsiębiorcy konspirują i ciągle jeszcze nie za często się wychylają ze swoją polskością. Ciągle jeszcze nie za często się wychylają, ale niektórzy czynią to i jeśli to czynią, to między innymi dlatego, że są środowiska, w których ci przedsiębiorcy nie są otoczeni podejrzliwością, są szanowani i rozumie się, że każdy Polak, który innemu Polakowi może dać pracę, to jest skarb narodowy, a nie jakiś podejrzany spekulant badylarz, prawda? Bo to jest ze słownika propagandy PRL-owskiej, która właśnie jeszcze do dzisiaj działa. Do dzisiaj się judzi przeciwko własności prywatnej, przeciwko pracodawcom. No więc, jeśli Polakom się uda uratować trochę własnych pieniędzy, jeśli wśród tych Polaków już zaistnieją, a może zaistnieje trochę więcej takich, którzy są zdolni wypracować jakąś, że tak powiem, nadwyżkę na cele patriotyczne, no to niechże te pieniądze będą inwestowane właśnie w te trzy cele. Kościół, szkoła, strzelnica. Państwo powiecie, mamy kościół. No, ja widzę, że macie tutaj bardzo, bardzo potężny. No i właśnie to jest też nieprzypadkowe, że się tutaj spotykamy w sali, daje nam dach nad głową Kościół. A jakże, prawda? Ciągle jeszcze się opieramy o Kościół. Nie wspieramy Kościoła tyle, ile Kościół na to zasługuje, natomiast czerpiemy profity z istnienia Kościoła, no bo właśnie na przykład jest jakieś miejsce, w którym można o Polsce i sprawach publicznych gawędzić. No ale nawet jeśli macie ten Kościół, no to zadajcie sobie pytanie, czy wasi duszpasterze są bezpieczni. Czy oni są bezpieczni w sensie tego bezpieczeństwa elementarnego, bezpieczeństwa socjalnego? Czy oni przypadkiem sami nie zostali sprzedani w jakąś niewolę babilońską? Czy oni sami nie mają jakichś, bardzo konkretnie, kredytów do spłacenia? Ostatnio, parę miesięcy temu, byłem w Gościnie w innym mieście, na północy kraju i tam mi opowiedział ksiądz proboszcz, że koledze swojemu przekazał na taką wystawę antyaborcyjną. No i ten kolega proboszcz podtrzymał tę wystawę, tę tam tablicę, podtrzymał, niczego nie wystawił, zwrócił, mówi, no wiesz, do tego swojego kolegi księdza, mówi, wiesz, ja nie mogę takich rzeczy pokazywać, bo ja tutaj remontuję dach. Ja mam dotację na to miejską, ja mam dotację europejską, ja nie mogę takich rzeczy pokazywać. No macie tutaj taki konkretny przykład. Co się dzieje i z jakich przyczyn się dzieje? Dlaczego nasi duszpasterze nie mogą się koncentrować na swojej pracy duszpasterskiej? Dlatego, że nie są wolni. No, ale teraz kto ma o to zadbać, żeby oni byli wolni? No proszę Państwa, my. My. I tego stanu wolności, tego wykupu z niewoli babilońskiej naszych duszpasterzy nie dokona się przez rzucenie 50 groszy do koszyczka. Po to, żeby potem mieć pretensje, że kazanie było niemądre, kościół jest niedogrzany i generalnie nie podobało mi się, dlatego nie chodzę. Prawda? Bo takie są bardzo często nasze praktyki religijne. Prawda? Mamy dużo oczekiwań i dużo pretensji, natomiast jakby nie kalkulujemy tego, że godzien jest robotnik zapłaty swojej. A zatem proszę bardzo poważnie to traktować. I jeśli macie wobec Kościoła jakiekolwiek oczekiwania, no właśnie takie, że będzie w dalszym ciągu odgrywał Kościół rolę takiego pięknego, pradawnego drzewa, w którego cieniu my możemy się bezpiecznie schronić i przed różnymi nieprzyjemnymi zjawiskami atmosferycznymi. Jeśli mamy takie oczekiwania, no to musimy rozumieć, że to jest rzecz, którą trzeba sobie zafundować. Trzeba to sobie zafundować. I tego się nie zrobi gawędzeniem i wyrazami poparcia i poklepywaniem po ramieniu. Prawda? To po prostu trzeba fundować. Teraz co w tym kościele, proszę Państwa? No ja myślę, że jednak bez hardkoru, bez twardego katolstwa, tradolstwa się nie obejdzie. Musi to wrócić. Nie jestem rewolucjonistą, w związku z tym
Nie mam takich oczekiwań, żeby się wszędzie wszystko naraz jednego dnia odwróciło. No, odwróciło się, bardzo to jest smutne, rewolucyjna zmiana się dokonała w Kościele kilkadziesiąt lat temu, kiedy ja się rodziłem. Ta zmiana właśnie się dokonywała. Urodziłem się w 67 roku. Więc ja jestem już dzieckiem, dzieckiem świata, w którym wszystkie plony tej rewolucji w Kościele, jaka się wtedy dokonała, one się ujawniły. One się ujawniły. I jeszcze raz powtórzę, nie mam takich oczekiwań, żeby odpowiedzią na rewolucję miała być jakaś inna rewolucja. Nie. Nie. Tylko myślę, że jest zupełnie nieodzowne, żeby tradycja zawitała do nas szerzej. To znaczy, żebyśmy my sobie uświadomili potrzebę powrotu do tradycji. Także w formach kultu, tak? Żebyśmy sobie uświadomili tę potrzebę po to, żeby ona była tu i ówdzie, żeby była na początek. Dlatego, że tam, gdzie jest tradycja, tam ona promieniuje i, nie ukrywajmy tego, dyscyplinuje otoczenie. No po prostu, tam, gdzie jest tradycja, tam już nie jest tak łatwo w sąsiedniej parafii o różne ekstrawagancje wynalazki, których jesteśmy od właśnie już dziesiątków lat świadkami. No właśnie, właśnie w architekturze sakralnej, w liturgii katolickiej, nazywanej ciągle katolicką, chociaż w niektórych miejscach ona się radykalnie, ta liturgia, sprotestantyzowała. To znaczy przynosi nam w sposób często ukryty, nieuświadomiony, nieuświadomiony ani przez dawców, celebransów, ani przez odbiorców wiernych, w sposób nieuświadomiony przynosi protestantyzację, judaizację Kościoła. No więc, proszę Państwa, z tą tradycją, z tym mówię hardkorowym katolstwem, tradolstwem, nasunęło mi się jakiś czas temu takie porównanie, przypomniał mi się film amerykański o wojnie na Pacyfiku. Tam w wojskach łączności wykorzystywani byli Indianie szczepu Navajo. Dlatego ich tam ciągnęli ci Amerykanie, ta armia amerykańska na te wyspy Pacyfiku, bo ci Indianie mówili i dalej mówią ci, którzy jeszcze trwają, mówią takim językiem, którego nikt inny na świecie nie rozumie. I on jest po prostu nie do podrobienia, nie do zrozumienia, więc nie do sfałszowania jest komunikat. To jest szyfr sam w sobie. Prawda? I ci Indianie tym swoim językiem mogli raportować z pola bitwy, jak tam prowadzić ogień artyleryjski. Japończycy tego nie mogli rozgryźć, a w każdym razie nie mogli sfałszować tego przekazu. Jakichś anglofonów by jeszcze mieli, ale nawachofonów nie mieli. No więc, proszę Państwa, my walczymy tutaj w okrążeniu z przeważającymi siłami. My potrzebujemy, ja nie mówię, żebyśmy wszyscy zostali Indianami Navajo, żebyśmy wszyscy mieli naraz wracać do łaciny, ale trochę ich się przyda. Trochę się takich Indian Navajo między nami przyda, dlatego że tam, gdzie jest, no bardzo konkretnie, łacina właśnie, tradycja, msza wszechczasów, gdzie jest, tam jest, proszę Państwa, trudniej o falsyfikat. Trudniej jest o podróbę. Trudniej jest to udawanie, trudniej jest to nieszczerość. Dlatego, że to jest, no właśnie, już wymaga to więcej wysiłku, tak? Nauczyć się czegoś trzeba. No więc, tym podsumowuję punkt Kościół. Namawiam na to, żebyście się Państwo zainteresowali tym, czy tradycja katolicka w swojej czystej postaci jest na wyciągnięcie waszej ręki, czy nie, jeśli nie, to dlaczego i czy nie stać was na to, żeby było. Nie po to, żeby robić jakąkolwiek rewolucję. Nie po to, żeby cokolwiek, komukolwiek obrzydzać. Nie po to, żeby wprowadzać zamęt i niepokój przez nagłe angażowanie wszystkich w dysputy teologiczne i żeby się wszyscy mieli stać specjalistami od liturgiki, na przykład. Nie, broń Boże, bo właśnie tylko tyle możemy i aż tyle o tym możemy powiedzieć, że to jest największy skarb, jaki mamy w świecie doczesnym. Mamy taki skarb, no właśnie, msza tradycyjna, bo to jest w stanie czystym. To jest kryształ. Tego się nic nie ima. Tak?
żadne żelastwo, ani żadnym dynamitem tego wysadzić nie można, bo to jest krystalicznie czyste i to jest niepodatne na fałszerstwo teologiczne. Tam się nie da niczego wetknąć, prawda? Tam nie ma szczelin w tym pięknym monolicie teologicznym. Namawiam Państwa. Druga rzecz, jak już macie ten kościół, w którym oby właśnie tradycja była kultywowana, gdzieś na jakimś odcinku, gdzieś, nie mówię w kącie, tak, ale raz na jakiś czas, żeby po prostu wszyscy, żeby mieli możliwość obcowania z tym pięknem. Co ojciec święty Benedykt XVI bardzo wyraźnie stwierdził, że każdy, kto by chciał, każdy, kto pragnie kontaktu z tradycją w tej formie tradycyjnej, liturgicznej, temu to nie tylko nie może być wzbraniane, ale nawet nie muszą tacy wierni prosić o żadne specjalne zgody. To wiecie Państwo, to ojciec święty Benedykt wyraźnie powiedział, to wyraźnie zakomunikował. Bardzo proszę o czytanie dokumentów Stolicy Apostolskiej w tych sprawach. Między innymi, nie tylko w tych sprawach. Jak już macie ten kościół z tradycją, z kapłanem, który nie jest steroryzowany swoimi własnymi zobowiązaniami ekonomicznymi, politycznymi, jak już wykupiliście swoich kapłanów z niewoli babilońskiej, macie ten kościół, to teraz co robicie w tym kościele? No w kościele nic więcej nie robicie. I to znowu trzeba nie popełniać tego błędu. Kościół nie jest od tego, żeby tam robić politykę. Kościół nie jest od tego, żeby teraz jak już jest, to niech się wezmą tutaj księża do roboty i niech nam zrobią Polskę od pierwszego, bo my tego bardzo potrzebujemy, a my będziemy siedzieli i prawda, przyglądali się, czy oni dobrze tutaj działają na rzecz ojczyzny. Już się nadziałali. W kościele nic innego nie ma się dokonywać, poza, proszę Państwa, tylko i aż cudem przeistoczenia. I chodzi o to, żeby był bezpieczny ten kapłan właśnie, który tego cudu dokonuje. I który nam daje promesę na nieśmiertelność w postaci rozgrzeszenia. Nikt inny tych dwóch rzeczy nie może zrobić za nas, to może zrobić tylko kapłan katolicki. W związku z tym na kapłana katolickiego trzeba chuchać i dmuchać, bo nikt inny tego szlabanu nie może podnieść w górę. Tylko, prawda? Ale nic więcej on nie musi robić. W związku z tym proszę nie mieć z kolei też takich roszczeń wobec Kościoła, że właśnie czy tu Kościół się dostatecznie zajmuje dobroczynnością, prawda? Czy pracą społeczną się zajmuje? Kościół się tym zawsze zajmował. Kościół się tym dzisiaj zajmuje. Całą Polskę nam Kościół, naszą tradycję narodową nam podarował niejako w bonusie. Ale to nie należy do pierwszoplanowych zadań Kościoła. W związku z tym takie rozliczanie, ja nawet z pewną przykrością słucham, jak się często nawet i wybitni hierarchowie tak się rozliczają, tak się tłumaczą, że tu właśnie Caritas zebrał tyle i tyle, w związku z tym proszę nie mówić, że my jesteśmy niepotrzebni. Nie, trzeba to wyraźnie powiedzieć. Cała ta działalność dobroczynna, społeczna, opiekuńcza, i hierarchii, i zakonów. To jest bonus, ale to nie jest żaden obowiązek. To jest to, co Kościół dla nas robi, ale nie ma być z tego rozliczane. Bo rozliczanie Kościoła z tego to jest właśnie filozofia Judasza, prawda, że to lepiej tamten olejek było sprzedać, żeby tutaj rozdać ubogim, bo z tego byłoby dużo pożytku. Prawda? Nie należy Kościoła rozliczać z tych spraw. Z tego, co jest tylko właśnie dodatkową, dzięki opatrzności, zdrojem łask rozmaitych, które otrzymujemy. A zatem mamy Kościół, oprzyjmy o niego szkołę. Sami to zróbmy. Oczywiście dobrze jest, jeśli mamy kapłana, który występuje jako taki ośrodek krystalizacji takich zbożnych dzieł. Mieliśmy takich kapłanów w historii. Wspomnę księdza Wawrzyniaka, wspomnę księdza Blizińskiego. Zapoznajcie się Państwo z tymi biografiami, bo to są giganci. To są giganci. To są po prostu nieprawdopodobni ludzie, którzy z jednej strony byli wspaniałymi duszpasterzami i po prostu porządnie się tam wszystko działo w ich parafiach. Ale z drugiej strony, oprócz nowenny, oprócz codziennej posługi duszpasterskiej, oprócz wszystkiego, co właśnie w Kościele mamy, no to byli to księża, którzy organizowali spółdzielnie, mleczarnie, budowali szkoły, budowali domy, takie jak te, w których się tutaj dzisiaj spotykamy. To byli ludzie, którzy organizowali przedsięwzięcia o charakterze finansowym, którzy uczyli
swoich rodaków, bliźnich, tego, że pieniądze nie śmierdzą i trzeba je mieć, żeby móc cokolwiek innego zrobić, prawda? No to tu wracam do tego pierwszego punktu, że tak powiem, zero. Pieniądze. No ale szkoła. Szkoła. Zbudujcie Państwo szkołę. Jeśli liczycie na to, że jak nie w tym rozdaniu, to w następnym zostanie wybrany jakiś lepszy Polak do parlamentu, albo niewybrany, desygnowany na ministra edukacji, i wtedy on zaprowadzi, że będzie 10 godzin historii w tygodniu i wtedy się dziatwa szkolna, młodzież akademicka się zarazi Polską i będzie Polska od pierwszego, bo będą się wszyscy doktoryzować z dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego, z całym szacunkiem, prawda? No nie będzie z tego Polski i nie przyniesie wam Polski nikt w teczce z Warszawy, żaden minister. Jeśli ktoś na to liczy, że się rozstrzygnie sprawa świadomości narodowej, tam w Warszawie przez elekcję mądrzejszych, szlachetniejszych, bardziej patriotycznie zorientowanych. Kto tak myśli, ten się szkodliwie łudzi. Szkodliwie dla samego siebie, swoich dzieci, swoich wnuków, swoich pociotków. Trzeba tę szkołę zbudować tu. Ja wiem, że władza ludowa bardzo to utrudni, ponieważ monopol edukacyjny jest jedną z tych źrenic wolności projektu masońskiego. To jest to, co we wszystkich dokumentach, które do tej pory mieliśmy okazję czytać, no bo od czasu do czasu coś tam się komuś wypsnie, od czasu do czasu ktoś tam zdradzi, coś tam z loży wyniesie, ale bywały też takie okresy, w których, proszę Państwa, masoneria po prostu mniej się krępowała. Były takie zjazdy w dwudziestoleciu międzywojennym, to tam otwarcie mówiono. Zresztą nie tak dawno, ileż to lat temu było, Wielki Wschód Francji wystosował taki list do francuskich parlamentarzystów, że laickość republiki to jest to, czego macie pilnować. Jak tego nie pilnujecie, no to wam nie zapewnimy lekcji następnym razem, prawda? Więc skoro laicka republika, skoro dla dobra demokracji, nie wolno mówić, nie wolno wyjeżdżać z tym naszym katolickim Panem Bogiem, prawda? No to w szkole, proszę Państwa, co najwyżej w tej szkole, którą władza ludowa organizuje, co najwyżej jesteście skazani w najlepszym wypadku. Na walkę z przeważającymi siłami, na nieustanną szarpaninę. Nieustannie musicie sprawdzać, czy waszemu dziecku, wnukowi, pociotkowi, do tornistra jacyś zboczeńcy nie włożyli swoje ulotki z zaproszeniem na swoje szkolenie z praktyk, nie wiem, samowału, prawda? Są takie rzeczy. I teraz jak przychodzi do dyrektora jakiejś placówki oświatowej, przychodzi taka delegacja i mówią, tutaj mamy od władzy lokalnej, że my możemy takie rzeczy robić i nawet trzeba, żebyśmy robili, no to pokażcie mi takiego dyrektora, którego władza ludowa zatrudnia, nie wy go zatrudniacie, on ma nominację od władzy ludowej. Najczęściej ma jakąś po jakiejś linii partyjnej te nominacje, prawda, bo partie w Polsce są takimi największymi biurami pośrednictwa pracy i tam się wszystko załatwia. No, cieciem nie można zostać parkingowym, jeżeli to jest, tu nie ma żadnej przesady. Ostatnio taką usłyszałem anegdotę, że jednej pani, która pracuje w jednym takim ministerstwie w Warszawie, przełożona zrobiła awanturę, ponieważ ona bez konsultacji zatrudniła sprzątaczkę. Zatrudniła sprzątaczkę w Warszawie w ministerstwie bez konsultacji. A to już należy do nomenklatury partyjnej. No w Sowietach, proszę Państwa, no to powiedzmy u nas w Moskwie to mianowali szefów partii w województwie, ale niżej nie schodzili. A dzisiaj sprzątaczka to jest nomenklatura partii. Więc, proszę Państwa, żaden zależny od władzy, nominat tej władzy, nie będzie, nawet jeśli będzie dobrym Polakiem, nawet jeśli on z wami będzie w niedzielę tutaj pięknie w chórze śpiewał, to on dla dobra swojej rodziny nie może stawać okoniem, on się nie może przeciwstawić, on nie może posłać, przepraszam, do diabła tych tam, skąd przyszli, tych właśnie dezinformatorów, demoralizatorów etatowych, którzy łażą po szkołach. Ja mówię o tych, co łażą po szkołach, ale też mówmy o tym, co jest w tych książkach, których
na co dzień używają wasze dzieci. No ja się specjalizuję, takie mam hobby, że co roku jak jest taki nowy rzut podręczników na jesieni, to ja zachodzę do księgarni i przeglądam sobie książeczki do historii, bo to mnie szczególnie interesuje. Jakie to jest straszne, że ćwierć wieku po tym, jak już nie ma przymusu sowieckiej cenzury i rewolweru sowieckiego, że my sami reprodukujemy brednie. Brednie reprodukujemy. Jakie? No na przykład teraz w tym roku minęła 150. rocznica powstania styczniowego, wybuchu. Prawda? Rok 1863. I ja otwieram książeczki i tam jest na przykład Giuseppe Garibaldi jako bohater narodowy niemalże Polaków, bo sprzyjał powstaniu styczniowemu, to musi być ktoś dobry. A jak on sprzyjał temu powstaniu styczniowemu? On wysyłał tutaj takich swoich emisariuszy, którzy nawet ginęli w różnych tam potyczkach i bitwach powstania styczniowego i w jednej bardzo patriotycznej gazecie, takim kolorowym tygodniku w tym roku, czytałem taki artykuł, Francesco Nullo, właśnie bohater narodowy polski, poległ zaraz na początku tego powstania. Proszę Państwa, Francesco Nullo tak samo poległ za Polskę, jak Che Guevara poległ za Boliwię w 1963, z kolei 100 lat później. Tak samo. To byli żołnierze, kondottierzy międzynarodowej rewolucji, to byli podpalacze świata. Tak jak został Che Guevara, sam się wydelegował do tej Boliwii, żeby ją podpalić, bo im raźniej się będzie paliło, tym większa szansa na rewolucję światową. Tak samo byli przez węglarstwo, loże zachodnioeuropejskie, włoskie, francuskie, pruskie, ruskie, byli nasyłani do Polski prowokatorzy, którzy właśnie między innymi wzniecili powstanie styczniowe. Dłuższa na ten temat pogawędka by się należała. Wpraszam się, bardzo chętnie będę szereg godzin Państwu zagospodaruję opowiadaniem o tym, co ja zrozumiałem na starość z powstania styczniowego czy innych powstań. Podaję to jako przykład, że to pozornie nie żadna komuna, nie żaden Sowiet, nie żaden gender, ale wasze dzieci są uczone bredni. Są mianowicie wdrażane wasze dzieci i często przez bardzo patriotycznych nauczycieli, którzy uważają, że to właśnie tutaj bije serce Polski, prawda? W piersi nieboszczyka Nullo. I dzieciom to serwują. I co się dzieje? I dzieci są wdrażane do paradygmatu inteligenckiego, do myślenia kategoriami tego zespołu urojeniowo-uroszczeniowego, na który się składa szereg przesądów, demokratyzm, etatyzm, modernizm, pacyfizm, judeoidealizm, czyli generalnie postępactwo. Wasze dzieci są wpychane w kanał postępactwa. I dzieje się to bardzo, mówię z jednej strony perfidnie, a bywa, że tragicznie, dlatego że często nauczycielami tego kursu, wykładowcami kursu postępactwa są ludzie pełni dobrych chęci, którym się zdaje, że to oni walczą o Polskę. Robią jakąś gazetkę ścienną i tam tych wszystkich piekłoszczaków z Hugonem Kołłątajem na czele wyklejają, prawda, że to jest tutaj serce Polski bije. A to z piekła rodem bohaterowi, z piekła rodem, tak długo, jak długo w polskich szkołach się uczy o tym, że to są zbawcy ojczyzny, to tak długo nic my nie rozumiemy. Proszę Państwa, przecież bardzo byśmy żałowali człowieka, którego napadli rabusie, huknęli cegłą w głowę tak, że stracił pamięć i my go widzimy następnego dnia, jak tylko ze szpitala wyjdzie, że on siedzi z tymi bandytami i z nimi za pan brat jest, rozmawia, bo oni mu się przedstawili jako jego najlepsi przyjaciele. Kto pamięta historię Pinokia? Lis i kot, prawda? Najlepsi przyjaciele Pinokia. To są nasi najlepsi przyjaciele. Właśnie szerzyciele światowej rewolucji. To są ci wszyscy przyjaciele Kościuszki. To są ci wszyscy promotorzy Piotra Wysockiego i Józefa Zaniwskiego w powstaniu listopadowym. To są ci wszyscy właśnie Garibaldi i inni. To są Lis i kot. Nasi najlepsi przyjaciele. Jeśli my tych lekcji nie przerobimy, to my się potem dziwimy. Ponieważ nie przerobiliśmy lekcji w wieku XVIII, XIX, w dwudziestoleciu międzywojennym, jakich lekcji nie przerobiliśmy? A na przykład nie przerobiliśmy tej lekcji, że były cztery mocarstwa rozbiorowe, nie trzy. Były cztery mocarstwa rozbiorowe. Byli Moskale, byli Prusacy, byli Austriacy,
i byli Brytyjczycy. Brytyjczycy jako promotorzy Prusaków. Wielka Brytania jako matecznik rewolucji światowej, która w pełnej krasie rozkwitła w epoce rewolucji protestanckiej, Brytyjczycy chuchają i dmuchają na państwo pruskie, ponieważ ono jest ich najlepszym agentem na kontynencie. Państwo pruskie łożą nawet w Godowicie, fundują Prusakom wojnę siedmioletnią na przykład, dają Prusakom pieniądze. Wy tam walczcie, wy wojnę toczcie. To Brytyjczycy zabiegają o to, żeby ci głupi Polacy szybko oddali Toruń i Gdańsk Prusakom, bo oj, bo źle będzie. Prawda? Brytyjczycy są współinicjatorami powstania listopadowego, powstania styczniowego. Dla Brytyjczyków to jest dywersja na tyłach. Dywersja na tyłach. Chcieli nam takie powstanie zniecić jeszcze jedno w dobie wojny krymskiej, ale wtedy akurat Polacy byli, chwała Bogu, wyczerpani i nie poszli na to. Nie poszli na to. No więc jeśli tej lekcji nie przerobiliśmy, no to potem w 1939 roku było wielkie zdziwienie. Obiecali nam sojusz, idźcie tam, idźcie walczyć, tak? Idźcie popełniać harakiri, a my wam tutaj obiecujemy gruszki na wierzbie. Wielka Brytania, która nie miała żadnych sił lądowych, żadnego korpusu, jeszcze wtedy nie miała ekspedycyjnego, obiecała Polsce sojusz. Tak? Obiecała Polsce sojusz. No ja też mogę to, jak prawda, pan Zagłoba tam mówi, niech wasza mość, już nie pamiętam, hetmańska, tak? Niech obieca Niderlandy, prawda? Niderlandy. No więc rola Brytyjczyków, nierozminowana polska historia, w związku z tym zdziwienia w roku 1939, w roku 1945, zdziwienia wielkie. No proszę Państwa, skoro tego nie zrozumieliśmy, no to teraz jesteśmy znowu podbechtywiani i wystawiani. Do tego samego wiatru jesteśmy wystawiani. To jest osobna znowu rozmowa o wojnie ukraińskiej. Wracam do głównego wątku, podawszy tych kilka przykładów, którymi próbuję zilustrować tezę o konieczności powołania przez was waszej własnej szkoły. Ja wiem, że władza ludowa przeszkadza, że są pewne normy, że zawsze przyjdzie strażak obiektowy i zbada, czy grzejnik jest dostatecznie oddalony od ściany, czy jest wejście dla niepełnosprawnych, oby wszyscy, prawda, byli zdrowi. Wiem, że to jest trudne, tym niemniej ludzie jednak gdzieś zakładają szkoły. I jest w Polsce takich szkół coraz więcej, ale ciągle za mało. Nie będzie żadnej nowej Polski, ani nawet ośmielę się przypuścić, żadnej Polski nie będzie, jeśli Polacy nie wyrwą swoich dzieci, swojego potomstwa ze szkółki Lewiatana. Ze szkółki, w której Lewiatan wykłada, prawda, swoją historiografię. Teraz macie Państwo w Muzeum Narodowym, bo to ta szkoła szeroko rozumiana, w ogóle edukacja. Edukacja. Jest w Warszawie Muzeum Narodowe, jak to pięknie się nazywa, prawda? Muzeum Narodowe. Tam taka wystawa została otwarta w ubiegłym tygodniu. Pro publico bono masoneria. Masoneria się sama reklamuje w Muzeum Narodowym. No to jest, proszę Państwa, oglądałem tę wystawę, zwiedzałem, myślałem sobie, no to jest trochę tak, jakby ktoś zrobił wystawę taką, w której byliby na przykład wzmiankowani wybitni eksperci od malarstwa, dziejów sztuki, Adolf Hitler, Hermann Göring. No znali się na malarstwie, no to jest prawda. Ten drugi był nawet wybitnym kolekcjonerem. I gdyby tak w Muzeum Narodowym właśnie, gdyby z kolekcji Hermana Göringa, prawda? No teraz rozproszyła się ta kolekcja, bo troszkę jedni ukradli, troszkę drudzy zrabowali, ale i gdyby ktoś tak wspomniał tego Hermana Göringa, nie informując dziatwy szkolnej, która przebiega przez to muzeum, kim ten pan był, na litość boską. No to tak jak w Muzeum Historycznym Miasta Wrocławia wisi taki duży, nadnaturalnych chyba rozmiarów portret Fryderyka, zwanego Wielkim przez historiografię światową. I tam, proszę Państwa, Wrocław jest pod władzą Układu Wrocławskiego od ćwierć wieku. I tam w związku z tym, przy tym portrecie Fryderyka, nie ma na tablicy żadnej informacji o tym, jaką ten pan odegrał rolę w historii Polski. A to jest Polskie Muzeum w nominalnie jeszcze ciągle polskim Wrocławiu. No więc tak jest, proszę Państwa, w Muzeum Narodowym. Masoneria siebie samą reklamuje, zaleca, wdzięczy się jak wilk w czepeczek babci przebrany,
i mówi, pójdź dziecię, ja cię uczyć każę. Prawda? Mówi do czerwonego kapturka, który nic z tego nie rozumie kompletnie. Musicie państwo założyć własną szkołę, bo tam, nawet jeśli podlegacie przepisom, które władza ludowa zadekretowała, nawet jeśli ten monopol państwowy, edukacyjny, będzie się upominał o wasze dzieci na różne sposoby, no to tutaj jednak, jeśli to będzie przez was zakontraktowany dyrektor takiej placówki, no to będzie jasne, że jeżeli on zaprosi czerwoną, różową, tęczową propagandę do szkoły, no to że państwo po prostu zatrudnicie kogoś innego, prawda? To rekomenduję. Jak już macie kościół, jak już macie szkołę, trzecia rzecz jest najprostsza, bo jest najtańsza. Bo to może być nawet lekka prowizorka, to może być nawet z nieheblowanego drewna. Strzelnica, proszę państwa. Strzelnica. Trzecia struktura, trzeci budynek użyteczności publicznej. No, jeśli ktoś ma pole takie, żeby tam bezpiecznie, plenerową, otwartą strzelnicę założyć, to gratulacje, ale może z tym być problem. Strzelnica. Dlaczego? No dlatego, że, proszę państwa, nie da się wszystkiego w życiu załatwić gawędzeniem. Po prostu nie da się wrogów zaprzysięgłych Kościoła i Polski zagawędzić na śmierć, prawda? Nie da się. Ja mógłbym startować w takiej konkurencji, mógłbym, ale oni nie w ciemię bici i oni swoje strzelnice mają. Władza ludowa stara się utrzymywać także reglamentację w tej dziedzinie. Stara się utrzymywać monopol. Na co? Na sztukę celnego strzelania. Polacy należą do najbardziej statystycznie rozbrojonych narodów na świecie. Na świecie. Nawet statystycznie u Niemców, proszę państwa, na 100 jest tam kilkanaście sztuk broni. I to jest oczywiście w porównaniu z Teksasem, to jest śmieszny wynik, ale u nas jest tego parę. Jesteśmy rozbrojeni. Oczywiście, że władza ludowa nas rozbraja, bo nas się najbardziej boi. Bo nas się najbardziej boi. Bo się boi, że jakby tak coś tam zaświtało Polakom w głowie, to by tak sobie nie pozwolili sobą rządzić. No więc z tego powodu nas ta władza ludowa wewnętrznie rozbraja. No ale efekt jest taki, że my jesteśmy rozbrojeni, podczas kiedy naokoło ludzie nie śpią. Ludzie nie śpią. Jeszcze powiem państwu o tej strzelnicy, taką figurę zaproponuję. Do szkoły wracając, w jednym gimnazjum, w jednym z miast w Polsce północno-wschodniej, gimnazjum prywatnym, gimnazjum klasycznym, opowiedziano mi, że mają też lekcje kaligrafii. Nie tylko łaciny, nie tylko logiki, ale także i kaligrafii. I jakiś fenomen niezwykły, od kiedy dzieci mają kaligrafię, to te same dzieci mają lepsze wyniki z matematyki. Praktyczny wymiar, proszę państwa, kaligrafia nie dla niej samej, no po prostu to jest dyscyplina, to jest sztuka koncentracji, skupienia na tym, co się robi, na moment przynajmniej, żeby ładnie brzuszek w B, żeby wyszedł, prawda? Otóż, proszę państwa, ja wam mówię, że dla mnie ta strzelnica, ta sztuka celnego strzelania, to jest taka patriotyczna kaligrafia. Nie chodzi o samo strzelanie na wiwat, o strzelanie dla samego strzelania. Broń Boże, nie chodzi o to i naprawdę niech Pan Bóg broni, żeby ktoś podejrzewał przez moment, że ja państwa tutaj zachęcam do tego, żebyście robili jakiś amatorski użytek z umiejętności nabytych na strzelnicy. Nie, broń Boże, jestem zwolennikiem profesjonalizmu, jestem zwolennikiem akcji dobrze przygotowanych, nie amatorskich, nie jestem zwolennikiem konspiracji żadnej, tak? Jestem zwolennikiem organizowania się. Więc sztuka celnego strzelania jako kaligrafia patriotyczna. Na to bardzo państwa namawiam. Reasumuję, poprzez odnowę moralną do społeczeństwa obywatelskiego i dalej, tak, do społeczeństwa wiernych poddanych, którzy się modlą o to, żeby Pan Bóg raczył zesłać króla, a póki go nie ześle, obywatele poddani, którzy się ogarniają sami w kościele, w szkole, na strzelnicy, którzy szanują pracodawców, którzy walczą w okrążeniu z przeważającymi siłami fiskusa i od czasu do czasu kogoś zatrudnią i za to jest im winny naród. Może nie pomniki, z tym ostrożnie. Ostrożnie z pomnikami dla świeckich ludzi, ale jest winien przynajmniej święty spokój, prawda?
polscy przedsiębiorcy nie mają świętego spokoju ze strony władzy ludowej, która ich upośledza, która ich prześladuje. Jak to będziemy mieli? Kościół, szkołę, strzelnicę, mennicę, to znaczy po prostu jakiś polski pieniądz w polskiej kieszeni, nieukradziony, gdzieś tam schowany, zachachmęcony, może i w szarej strefie. No to, proszę Państwa, na jaką skalę ma się ten program zrealizować? Ja nie oczekuję na co dzień cudów od Pana Boga. Pan Bóg i takie codziennie sprawia, ale w związku z tym nie można mieć roszczeń wygórowanych. Mamy w Polsce 1050 plus minus, przepraszam, 10 tysięcy, 50, może 100 parafii. 10 tysięcy z górką parafii katolickich jest w Polsce. Czy to jest wygórowane z mojej strony oczekiwanie, że w co dziesiątej parafii się ludzie wezmą i ogarną? Że w co dziesiątej parafii będą na tyle przewidujący, żeby zanim jeszcze wybije godzina, oby nie czarna godzina, żeby się ogarnąć, żeby zadbać o swojego kapłana, żeby zadbać o to, żeby on nie był niewolnikiem, bo wtedy my możemy być wolnymi ludźmi, wokół niego się skupiając, żeby zadbać o to, żeby dzieci nie były brane na naukę właśnie do Hugona Kołłątaja, żeby zadbać o to, żeby Polacy nie byli bezbronni. Nie wiem, co będzie tutaj za chwilę. Wiem, na jakie warianty władza ludowa się przygotowuje. Wiem, jakie scenariusze ćwiczeń były dla wojska i policji, połączonych ćwiczeń w ostatnich latach. I to były ćwiczenia bardzo dziwne. Ćwiczenia, w których wojsko i policja zaprawiają się do pacyfikowania jakiegoś bliżej nieokreślonego przeciwnika, jakiegoś tłumu, tak? Jakichś terrorystów, którzy zajęli koszary. W Żaganiu takie były ćwiczenia wspólne policji i wojska ze 2 lata temu. W Stanach to samo. W Stanach, pan przypomina, no tam nawet już obozy koncentracyjne są, mają infrastrukturę gotową, prawda? Nawet Stany magazynują trumny. No widzi pan. No widzi pan. No więc władza ludowa, czy tu, czy tam, władza ludowa bankrutuje. Władza ludowa bankrutuje i musi się zachować władza ludowa tak jak każdy kasjer, który ma manko w kasie. Kasjer, który ma manko, woła łapaj złodzieja, żeby sam temu nie trafić do więzienia. No więc władza ludowa, która kierując się paradygmatem socjalistycznym, wcześniej dyktowanym, transmitowanym z Moskwy, teraz transmitowanym z innych stolic, bo nie tylko z Brukseli. Ta władza ludowa przyszła na skraj bankructwa. Przyszłość, jaką dla nas zaprojektowano, po mojemu, krótko i zwięźle, tak się przedstawia. Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym. Taka jest przyszłość, taki jest scenariusz, jaki się realizuje. I myślę, że ten rząd, te marionetki, które Państwu dzisiaj zaprezentowano, to jest właśnie rząd zwiastujący wejście w finalną fazę tego właśnie scenariusza. Jak możemy się temu przeciwstawić? Bierzmy udział w życiu politycznym. Niech mnie Pan Bóg broni, żebym komuś coś odradzał, żebym kogoś miał zniechęcać do czegokolwiek. Na kogo tam Państwo głosujecie? Brawo! Ale nie łudźcie się, że tym aktem tylko Polskę odwojujecie. Życzę najlepiej tym wszystkim dobrym patriotom, których wy ekspedujecie, mam nadzieję, do Sejmu następnej kadencji. Tylko, że spójrzcie na to w ten sposób. Jeśli nie będzie tej rubieży wyjściowej, tego okopu polskiego w waszej parafii, tego kościoła, szkoły, strzelnicy, to nawet jak wy ekspedujecie na Księżyc, a nie do Warszawy, tego waszego posła, to jeśli on nie będzie miał tych pleców, tego oparcia o was, to tam jego system zutylizuje. Tam jego szybko ulegnie przemieleniu przez tamtą maszynkę do mielenia serc i umysłu. Więc nie namawiam do żadnej emigracji wewnętrznej. Nie namawiam do wycofywania się z czegokolwiek. Tylko namawiam do otrzeźwienia, które podpowiada takie rozeznanie, że jakiekolwiek sprawy, jakkolwiek by się nie ważyły na wyższych szczeblach, na tych szalach dziejowych, to, co musimy zrobić, to ogarnąć się po parafii. Parafii. W ogóle parafia to jest bardzo dobry wynalazek, dlatego że w parafiach ludzie siebie jednak znają. Jednak w parafiach właśnie trudno jest udawać, trudno jest oszukać, trudno jest być znikąd w parafii.
parafii. No, dlatego władza ludowa tych struktur tak nienawidzi. Tak je podminowuje na różne sposoby. Jak nie groźbą, to prośbą. Właśnie jak nie nagłą przemocą, jak nie morderstwem, tak, zasłużonego duszpasterza, no to podstępem i szachrajstwem i systemem korupcjogennym. W Polsce taki też bilans post-PRL-u, tego 25-lecia. W Polsce, proszę Państwa, całą komunę, cały narodowy socjalizm i międzynarodowy socjalizm przetrwały dwie silne grupy. Przetrwał kler katolicki, chociaż wyniszczony, chociaż poniósł tak straszne straty biologiczne w II wojnie światowej, chociaż był obiektem specjalnie napastliwej nagonki za komuny. Przypomnę, że wejście do żadnej innej grupy zawodowej nie wiązało się z założeniem natychmiast teczki operacyjnej na delikwenta. Tylko wstąpienie, nawet sama myśl, sama chęć wstąpienia w szeregi kleru duchowieństwa czy kleru zakonnego katolickiego, to się wiązało z automatycznym zaliczeniem przez władzę ludową do kategorii wrogów. No więc mimo to Kościół przetrwał. Z bilansem w sumie bardzo pomyślnym, z bilansem ewangelicznym, no, że plus minus tam na tuzin czy na dziesięciu, ktoś nie sprostał. Ale to jest bardzo pozytywny bilans. Wśród profesury, czy w ogóle tego świeckiego kleru akademickiego, znacznie gorszy ten bilans. Znacznie gorszy. Więc Kościół się raczej może tym chlubić, co się wydarzyło. Ale żeby się chlubić, no to trzeba nazwać przypadki łajdackie, trzeba nazwać po imieniu. Bo jeśli się ich nie nazwie po imieniu, to nie można uczcić męczenników. Bo co to za męczeństwo, jeżeli nie mamy skali możliwości, prawda? Jeśli nie mamy punktu odniesienia. Kościół przetrwał. I druga grupa, która przetrwała, przez komunę nierozgryziona, chłopstwo, tak? Wolni ludzie, dlatego że jak ma kawałek ziemi, to on do wiosny dożyje. I może nawet do lata dociągnie. Więc nie musi, niekoniecznie musi się zapisać gdzieś, prawda? Przetrwało polskie chłopstwo, rolnictwo indywidualne, jak to się mówiło, za komuny, dzięki, proszę Państwa, między innymi żołnierzom, których nazywamy wyklętymi, dzięki żołnierzom wiernym przysiędze, często do ostatka, bo to oni opóźnili wejście w kolejne etapy sowieckiej kolektywizacji w rolnictwie. Gdyby nie to, nie wiadomo, co by było. Szybciej by władza ludowa mogła postępować, szybciej mogłaby przejść do rzeczy. Więc za to, bo niektórzy myślą, że to tylko jest w sferze ideowej, że to po prostu takie piękne poświęcenie, honor. Nie, to miało bardzo praktyczny wymiar w historii Polski. A zatem z PRL-u, z II wojny światowej i niedoszłej III wojny światowej wychodzą jako orzech niezgryziony nawet przez komunę, wychodzi nasze duchowieństwo, kler katolicki i wychodzą polscy chłopi. I zobaczcie, kogo korumpuje się na etapie akcesji do Eurokołchozu. Kogo trzeba zmiękczyć, kogo trzeba załatwić, skorumpować właśnie, prawda? Kogo trzeba zneutralizować. No właśnie, zaprasza się naszych hierarchów i oznacza się przed nimi wizję wspaniałych dopłat, tak? No właśnie, mamy w związku z tym niewolę babilońską. Z tej niewoli babilońskiej trzeba Kościół w Polsce wykupić. Żeby go wykupić, trzeba mieć pieniądze. Żeby mieć pieniądze, trzeba robić interesy. Żeby robić interesy, no Państwo powinniście robić interesy. Jesteście tu na ścianie wschodniej, czyli powinniście najwięcej pożywać profitów, owoców tego nieszczęsnego w wypadkach wojennych, ale na co dzień najcudowniejszego położenia Polski. Z tego, że jesteśmy stacją transferową w Europie, że nie można, no wojny nie można stoczyć, jak się przez Polskę czołgiem nie przejedzie, ale nie można też handlować, jak nie pojedzie przez Polskę pociąg, ciężarówka, samolot nie wyląduje, międzylądowanie jakieś. Polska ma cudowne położenie. Wiecie Państwo, że polskim przemysłem narodowym jest między innymi spedycja, transport. Żadna władza ludowa tego nie popiera, żadna władza ludowa temu specjalnie nie pomaga, ale polskie firmy spedycyjne robią co mogą. No i tutaj władza ludowa nagle wpędza w ruinę ludzi.
angażując nas w wojnę. Angażując nas w wojnę. To jest taka dodatkowa końcówka banderoli. Może Państwo wyrazicie chęć, żeby o tym szerzej mówić, ale powiem tylko krótko, że wydaje mi się najistotniejszym przesłaniem, najważniejszym zadaniem dla wszystkich polskich państwowców, dla wszystkich polskich wiernych patriotów, nie dopuścić do tego, żebyśmy zostali wepchnięci w tę wojnę. Nas nie stać na to. My nie mamy substancji biologicznej, nie mamy kapitału, nie mamy po prostu bazy materialnej do tego, żeby jakikolwiek dalszy uszczerbek ponosić. My się musimy odbudować. I jeżeli nas popychają do tej wojny w pierwszym rozdaniu, to my wejdźmy do niej, ale w rozdaniu ostatnim. Ale w rozdaniu ostatnim. I to starajcie się wyegzekwować, zaklinam was, starajcie się to wyegzekwować od tych ludzi, których obdarzacie zaufaniem, od waszych polityków, od waszych mężów stanu, od tych ludzi, których szanujecie, którzy waszym zdaniem mają jakiś wpływ na sprawy publiczne, używają wobec nas naszego własnego frazesu patriotycznego. Nakręcają nas naszymi powstaniami, którychśmy do dzisiaj nie zrozumieli. Próbują nas wpuścić w ten sam utarty kanał, żebyśmy znowu wylądowali jako chłopiec do bicia. I do tego nie wolno dopuścić. Gdyby w Warszawie byli nie zdrajcy u władzy, tylko gdyby była polska władza, gdyby był polski rząd, to na przykład już zmarnowane poprzednich 25 lat. Ale w styczniu, lutym byłaby gorąca linia byłaby z Mińskiem. No na przykład z Mińskiem, bo w Mińsku cała ta sytuacja ukraińska dała do myślenia też ludziom w Mińsku. Oni zresztą szereg razy tworzyli pewne gesty, wyciągali, macali, tak, w polską stronę. Parę lat temu wysłano z Mińska taką prośbę, żeby przysłała Warszawa, Polska Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, żeby przysłała specjalnego pełnomocnika do spraw prywatyzacji Białorusi. No wielka propozycja, to znaczy, że pan prezydent Łukaszenka doszedł do bardzo racjonalnego wniosku, że się woli sprzedać Polakom, niż się obudzić z jakimś Jeffreyem Sachsem, prawda, który będzie tam przeprowadzał transformację ustrojową. I zaprosił takiego pełnomocnika. Co by to było? Co by to oznaczało? No to by oznaczało, że jest nasz człowiek w Mińsku, który ma rozeznanie, którą na przykład mleczarnię białoruską warto brać. Prawda? Tylko ja. Ale zdrajcy w Warszawie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oświadczyli, że nie ma pieniędzy w budżecie na takiego pełnomocnika. Dlatego pan minister marszałek za chwilę Sikorski jest człowiekiem, którego miejsce jest na Rakowieckiej. Na Rakowieckiej w dobrze strzeżonej celi. Pani premier Kopacz jest człowiekiem, która tam powinna być pilnie strzeżona przed seryjnym samobójcą po to, żeby stając przed sądem zasypała innych. Tak. Trzeba się o nich troszczyć, trzeba chuchać i dmuchać na tych ludzi. Trzeba się modlić o zdrowy powrót Donalda Tuska z Brukseli przed polski sąd. Przed polski sąd. Trzeba się modlić o to, żeby pan ambasador arabski, żeby nie zasłabł pod gorącym słońcem Madrytu. Żeby tutaj wrócił, ponieważ jak się tych łajdaków posadzi na początek każdego do innego pokoju i tam przykuje na parę godzin do kaloryfera, to oni zaraz to wszystko opowiedzą. Oni zaraz, bo to są, wiecie jacy to są ludzie. To są ludzie, których można kupić za zegarek, prawda? Nie za fabrykę zegarków, tylko za zegarek. Ja bym rozumiał, gdyby chodziło o fabrykę zegarków, to bym rozumiał, że rządzą mną jacyś poważni gangsterzy. A to za jeden zegar, prawda? No więc, proszę Państwa, nie będzie zmiany, nie będzie zmiany trwałej, nie zostanie Polska odwojowana, a gdyby cudem została odwojowana procedurą demokratyczną, to system ten błąd naprawi. Jak długo będzie się to mogło powtarzać? No tak długo, jak długo się nie ogarnie. A ogarnąć się, jeśli nawet nie możemy na szczeblu centralnym. Jeśli nawet dzisiaj to nam nie jest dane, żebyśmy mogli bez wstydu, bez żenady patrzeć na tych ludzi, których nam przedstawiają jako naszą władzę, no to możemy się okopać tutaj. Możemy się ogarnąć na poziomie naszej parafii i na zaproszenie miłych gospodarzy z tym przesłaniem tutaj do Państwa przyjechałem i tą myślą staram się Państwa natknąć.
Jeśli się nasunęły jakieś pytania czy uwagi, to chętnie się z nimi zmierzę. Widzę, że się Państwu podobało. Ja to chciałem tak przy okazji, korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji, zapytać właśnie, czy może Pan wie, gdzie jest ten Excalibur, bo byśmy zaczęli próbować go wyciągać. No to rycerstwo, proszę Państwa, polskie. No to ja przecież sobie tego nie wyobrażam jako jakiejś grupy rekonstrukcji historycznej. Z całym szacunkiem, bo bardzo te rzeczy lubię i poważam, bo to też jest właśnie świadectwo tego, że się Polacy jakoś ogarniają, jakoś organizują. Ale to nie ma być żaden antykwariat. Monarchia, powrót króla polskiego, to nie ma być, proszę Państwa, żadna cepelia, jakaś tam brytyjska cepelia żarty, tak? Tylko po to, żeby w Brukowcach mogli co miesiąc napisać o jakimś ciekawym skandalu z życia rodziny królewskiej. Ja zresztą jestem legitymistą, to jest rodzina uzurpatorów, więc nie przedstawiam tego jako wzorca. Ale, proszę Państwa, rycerstwo przyszłości. No nie wiem, czy jak z Gwiezdnych Wojen, nie wiem, jak to będzie wyglądać. Może który rycerz nawet z domu nie wychodzi, tylko siedzi przy komputerze i prowadzi wojnę z całym światem przez sieć komputerową. Może rycerz wcale nie nosi zbroi, tylko nosi garnitur dobrze skrojony i teczkę i jest prawnikiem, prawda? A może jest rycerzem, jakiś właśnie pan szlachcic współczesny na zagrodzie, który ma kawałek ziemi i przynajmniej na tej ziemi jego własnej, jakby Pan Bóg najjaśniejszego Pana zesłał, to on będzie miał się gdzie schronić. Prawda? W takich kategoriach rozumiemy. Czy ma się gdzie schronić najjaśniejszy Pan? Chodzi o ten znak. Jak mam go się poznać? Ja się na znakach nie znam. Proszę Państwa, ja nie jestem monarchistą teoretykiem. Ja jestem monarchistą praktykiem, to znaczy praktycznie chciałbym umrzeć jako poddany, a nie jako obywatel. Tak? Obywatel jest to ten, kto się permanentnie musi obywać bez wszystkiego, co człowiekowi jest żywotnie do życia potrzebne. Więc nie polecam. Monarchia przyszłości, bo inaczej będzie zamordyzm. A po co jeszcze monarchia? To jest ważny argument, bo może to wszystko brzmieć tak jakoś z jednej strony właśnie marzycielsko, a z drugiej strony egoistycznie. Że to ja bym tej monarchii chciał, bo no nie wiem, może mam jakieś partykularne względy, może mi się wydaje, że ja się do tej pierwszej świtwy tam załapię, prawda, do tej dworskiej kamaryli. Nie, proszę Państwa, widzę to w ten sposób. Król polski po to jest potrzebny, żeby nie tylko nasze partykularne, narodowe potrzeby spełniać, naszą misję narodową kontynuować, on jest potrzebny światu. Nie bójmy się tego słowa. Król polski jest potrzebny światu, dlatego że Ojciec Święty w Rzymie potrzebuje wiernych rycerzy. Zobaczcie Państwo, co się dzieje w tych strasznych czasach, od kiedy Ojciec Święty jest osamotniony. Od kiedy w XIX wieku został więźniem Watykanu, właśnie po tej strasznej rewolucji, w której ten bohater narodowy powstania styczniowego, Garibaldi, walczył z państwem kościelnym, prawda? Od tamtej pory sukcesywnie papież jest coraz bardziej osamotniony. Żaden demokratycznie wybrany prezydent czy premier nie stanie przy Ojcu Świętym. Nie może zdecydowanym głosem zbeształ przynajmniej tych łajdaków i kłamców, którzy czyhają tylko na potknięcie, którzy czyhają go na pretekst do tego, żeby siać zamęt. No Państwo to oglądacie na przykład, Gwiazda Śmierci nadaje i zwróćcie uwagę, jak zawsze przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem, na wszystkich świętych, zawsze jakiś taki musi być news, prawda, typu na przykład grób Chrystusa odnaleziony, prawda, w Indiach na przykład, prawda? Więc, no, oczywiście, że monarcha nie jest od tego, żeby robił porządek w internecie, tylko tyle, że głos rycerzy Ojca Świętego jest potrzebny w tym świecie.
A nawet przecież ci, którzy uchodzą za monarchów, no okazali się niestety właśnie lojalni wobec tych lóż, które koncesjonują ich działalność, które przyzwalają na ich, istnienie. I w związku z tym w decydujących momentach, kiedy na przykład chodzi o życie ludzkie, kiedy chodzi o życie najsłabszych czy najstarszych, chorych, takich, którzy się nie mogą bronić, nie występują świeccy w obronie ludzkiego życia, to tylko papież w Rzymie. Pamiętacie Państwo, jak jeszcze świętego Jana Pawła II jeszcze obsmarowywali po gazetach i w telewizorach w 90-tych latach, taki był etap, że, ten ciemny papież i ten, cały Kościół katolicki stoją na drodze postępu ludzkości, bo można, pozyskując komórki macierzyste z płodów ludzkich, można tyle chorób uleczyć, można tylu ludzi uratować, prawda? I tylko papież w Rzymie mówił, że to nie jest dobra droga. No to właśnie pisali postępacy, że to widzicie teraz tutaj Kościół katolicki stoi na drodze postępu i, Kościół katolicki ma za nic tych chorych, biednych, których na Parkinsona zdaje się, co to można by ich uleczyć tymi komórkami macierzystymi. Minęło parę lat, okazało się, że nie potrzeba masakry, że nie potrzeba horroru aborcji, żeby te komórki macierzyste innymi sposobami pozyskiwać. No ale Ojca Świętego nikt nie przeprasza za, te oszczerstwa, za te potwarze, które na niego spadły. Potrzebuje więc Ojciec Święty w Rzymie wiernego rycerza, a tym wiernym rycerzem ma być król Polski. Zatem nie tylko dla siebie my się módlmy o tego króla, módlmy się o tego króla dla świata. A gdzie Excalibur? Nie mam zielonego pojęcia, Pan niech mi powie. W każdym razie sformułowanie tego naszego tematu spotkania poprzez odnowę moralną, przynajmniej ten pierwszy człon, jest w zasadzie, oba, można powiedzieć, solą, ziemi. Oba tworzą ten łuk, tak, którym mamy przejść w nowe czasy. Ja tylko zgłaszam przypis zastrzeżenie do hasła obywatelskości, ale to jest właśnie... A jak się odnowimy moralnie, będziemy służyć Bogu, to będziemy służyć też drugiemu człowiekowi. Prosta logika. Jeszcze bym zapytał, bo tam padło stwierdzenie, że jesteśmy najbardziej rozbrojonym społeczeństwem. To są takie, chodzi o tę broń, która jest rejestrowana, ale nie ma jakichś takich... Chodzi o wszelką broń. O wszelką broń, bo może jeszcze jest broń nierejestrowana. Ja mam nadzieję, poza tym słyszałem, że bez żadnych rejestracji, żadnych pozwoleń, żadnych egzaminów do kółka łowieckiego można się zaopatrywać w broń, repliki broni tradycyjnej. Repliki broni zabytkowej. Czarnoprochowa. No to już widzi pan. Jakiś czas temu można było jeszcze kupić Colta, właśnie model lata 69. 1850 roku. No właśnie. Wcześniej, jak gdyby broń jest dopuszczona. Proszę Państwa, Polacy czują pismo nosem. Było w zeszłym roku znacznie więcej chętnych do kółek łowieckich na egzaminach niż poprzednio. Widać, że Polacy trzeźwieją. Teraz to jest moment krytyczny. To jest bardzo niebezpieczny moment. W ogóle moment w tej chwili jest niebezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że jak my się wybudzamy ze snu, jak pacjent na stole operowany ruszył nóżką, no to trzeba go dobić. Trzeba się go dobić, dlatego że będzie robił kłopoty. W związku z tym ta mobilizacja Polaków i to przebudzenie, zapewne scenarzystów, którzy szyją nam buty, którzy piszą dla nas scenariusze, niewykluczone, że ich natchnęła myśl, że w związku z tym trzeba Polaków w porę wypuścić. A niech na przykład jadą tam do jakiegoś Doniecka, tak? Niech pojadą do jakiegoś Doniecka, Orlęta Lwowskie nowe, prawda? Niech pojadą, niech tam się dadzą pozabijać. Niewykluczone, że będzie taki scenariusz realizowany, może już w tej chwili. Wypuszczania Polaków. Tak jak władza, reżim w Kijowie aktualny sporo zrobił, zdaje się, żeby tej młodzieży majdanowej tam aktywnej troszkę rozprowadzić w tym Doniecku, prawda? Tak być może będzie chciała postąpić warszawska władza ludowa. Ta warszawska władza ludowa, która tak troszkę przestępuje z nogi na nogę. Tutaj minister bezpieki wskazywał te wrzody
jakiejś recydywy faszyzmu w Polsce, w Białymstoku, we Wrocławiu. Trochę się ta władza boi, ale dlatego, że się boi, no to zadekretowała, że może poprosić o pomoc jakichś przyjaciół z zagranicy, prawda? Więc wszystko jest możliwe, nie wolno się dać wypuścić. Nie wolno wchodzić w to w pierwszej kolejce. Nie wolno pod takim pretekstem, że tutaj my odbudowujemy armię krajową, nie wolno dopuścić do tego, żeby powstał łatwy pretekst do międzynarodowej pacyfikacji. A jeśli w przyszłym roku, co daj Boże, zmienią się w Warszawie rządy, a wtedy znowu redaktor naczelny Gwiazdy Śmierci warszawskiej będzie w paryskich gazetach ogłaszał, że faszyści doszli do władzy w Warszawie, prawda? I wtedy kto wie, wtedy może się okazać, jeśli na przykład efektem tej zimy ciężkiej w Kijowie i na całej Ukrainie, bo już są tam wyłączenia na przykład prądu, tak? Na parę godzin dziennie, no to co będzie w zimie? Co będzie w zimie? Jeśli efektem tego będzie jakiś zwiększona migracja, ruch uchodźców, wtedy bardzo łatwo będzie jakimś prowokatorom wygenerować tutaj incydenty. Po prostu incydenty. To zawsze można zrobić. To naprawdę nic prostszego. Nic prostszego. Na 30 osób wystarczy niecałych 30 agentów na 30-osobową grupę. Prawda? Wystarczy jeden, dwóch, żeby moderować działania. W związku z tym będzie łatwo incydenty. W związku z tym być może scenariusz jest taki, że Polacy z jednej strony wkręceni w jakąś wojnę, z drugiej strony zbombardowani kryzysem finansowym, który jak amen w pacierzu na nas spadnie. Bo przecież ten kryzys finansowy to nie będzie wynik jakichś tam obiektywnych czynników, które zachodzą. Nie, to będzie decyzja lichwiarzy. Teraz ich walniemy, teraz ich okradniemy do reszty, prawda? Z dnia na dzień. Więc Polacy zbombardowani jednym i drugim, na koniec jeszcze zostaną spacyfikowani. Ta resztka, która nie zostanie wypchnięta na emigrację zagraniczną, ta resztka, która się nie przyczai na emigracji wewnętrznej, zostanie spacyfikowana jako faszyści. No więc ratuj się kto może, ten okop, kościół, szkoła, strzelnica też temu ma służyć, żeby było się gdzie schronić, proszę Państwa, w sensie dosłownym. W sensie dosłownym. Proszę bardzo, Pana. Ja chciałem jeszcze do tego elementu mennica, prawda, dołożyć 2 grosze. Bo chodzi o to, że bankierów międzynarodowych, którzy potrafią na różne sposoby ograć społeczeństwo i ograbić z różnymi przesileniami pieniężnymi, można spróbować też z nimi bankę potoczyć ich własną bronią. Jest taka idea pieniądza lokalnego, prawda? Ja tutaj w Lublinie zamierzam tą ideę propagować. Na wzór miasta Bristol City, gdzie 25% obrotu się odbywa już w Bristol Fundach. Tutaj mógłby być jakiś Lublinek, czy Lublin, jakiś pieniądz lokalny. W Kielcach jest już pieniądz lokalny dobry, gdzie już 200 firm się rozlicza w dobrym. Lokalny pieniądz, proszę Państwa, to nie jest nic innego jak odroczona w czasie wymiana barterowa. Polega to na tym, że drobni przedsiębiorcy na danym rynku lokalnym mogliby sprzedać więcej jednostek usług lub produktów lub innych rzeczy, ale nie spotykają się z wystarczającym popytem mieszkańców, którzy nie mają wystarczającej ilości złotówek. Jakby dodatkowy był pieniądz taki komplementarny do złotówki, prawda? Dodatkowy, na zasadzie takich punktów zbieranych na kartkach, prawda? Ja, mając firmę księgową, mogę wyświadczyć naprawdę wiele dodatkowych usług księgowych, ale mi nie zapłacą, więc ich nie świadczę. Ale jakby na przykład był ten lokalny pieniądz pod nazwą Lublin, ja bym na przykład, nie tylko ci, co mi płacą w złotówkach, też bym brał, prawda? Ale w tym dodatkowym pieniądzu, umownym środku płatniczym, nabitym na kartę, bym trochę usług sprzedał. A potem idąc, nie mam złotówek, bo podatki zapłaciłem, prawda? Akurat, ale chcę się ostrzec. Patrzę, fryzjer nasz lokalny jest w tym systemie. Przychodzę, bierze pan lublinki, biorę. Strzygę się. Mam usługę załatwioną? Mam potrzebę załatwioną? Mam. O to chodzi w tym pieniądzu komplementarnym. Mam głową tutaj na to wszystko, co pan tak pięknie objaśnia. Ta idea jest mi znana i bardzo... Ja chcę tę ideę proponować w Lublinie. Jest intrygująca. Przy okazji kampanii wyborczej. I proszę pana...
na pewno warto, żeby pan był w kontakcie z ludźmi, którzy w innych miastach w Polsce także tą ideą są. Rzodowiec, podobne nazwisko. Właśnie tak. Ideę dobrego w Kielcach proponuje. Tam już 200 filmów weszło i rozwiązało się w dobre. Jeszcze wspomnijmy, że to chodzi jest do... rzecz nie nowa, tylko historycznie już szereg razy sprawdzona, prawda? W Niemczech, takie było, przedsięwzięcie lokalne, które dopiero władza narodowych socjalistów tam, zdaje się, położyła kres temu eksperymentowi. Ale Niemcy właśnie gdzieś tam się w podobny sposób ogarnęli w momencie, kiedy ten największy kryzys po I wojnie światowej. Dlatego, że dodatkowo obroty to udrożniło w naszym po prostu lokalnym rynku lubelskim. Moglibyśmy mieć podniesiony nasz dobrobyt o wiele więcej, bo więcej usług by można było skonsumować, więcej produktów i tak dalej lokalnych na rynku lokalnym. Pan mówi o bardzo ważnej rzeczy, bardzo ciekawej. Może wśród Państwa jest ktoś, kto tym się zainteresuje i wejdzie w kooperację z Panem. I druga rzecz, to krótka, mianowicie w jakim sensie intronizacja, bo my jesteśmy Królestwem Matki Bożej, prawda? Takim mistycznym królestwem. Ja też jestem zwolennikiem królestwa realnego, gdy ten namiestnik Chrystusa na ziemi będzie już takim królem realnym, ale jesteśmy tym mistycznym królestwem i w jaki sposób intronizacja przyczyniłaby się, czyli naszego po prostu królewicza, Chrystusa Króla, do odnowy moralnej naszego narodu. Proszę pana, dla mnie to są koncepty komplementarne wzajemnie, bynajmniej niesprzeczne, bynajmniej nie wykluczające się wzajemnie, dopełniające się. Ja sądzę, że wypowiedzenie tej prawdy, że to Chrystus jest naszym królem, jest jak każda prawda. Ona właśnie domaga się wypowiedzenia. A ponieważ chodzi o królestwo tysiącletnie, no to oczywiście byłoby ze wszechmiar godne i zbawienne, żeby ta prawda została wypowiedziana w sposób uroczysty przez tych, którzy stoją na narodu czele. Kto dzisiaj stoi na narodu czele? No właśnie, patrz wyżej. Gdyby nawet ci ludzie doznali jakichś nagłych zaników pamięci i gdyby przystali na intronizację, no to przecież ich decyzja demokratycznego gremium nie miałaby żadnej wagi. Właśnie dlatego, że to, co Sejm przegłosuje, czy demokratycznie wybrany prezydent ogłosi w poniedziałek, to może w przyszłą środę być przez inny skład odszczekane, odwołane, a nawet potępione. I w związku z tym specjalnie jakoś nie cieszy mnie taka perspektywa, żeby ten system polityczny angażował się w ideę intronizacji Chrystusa. Wierzę natomiast, że intronizacja będzie, jakby to powiedzieć, nastąpi z automatu w momencie, kiedy sięgnie ktoś i zdoła utrzymać koronę polską. Dlatego, że przecież właśnie katolicki monarcha realny, taki, który będzie nie tylko panować, a więc będzie figurą dźwigającą symbol, ale będzie także rządzić. Będzie personalnie rządzić, będzie panować i rządzić. Taki monarcha właśnie katolicki będzie samym swoim istnieniem uznawać ten wyższy porządek. Będzie sam siebie prezentował jako rycerza Chrystusa Króla. Prawda? I mam nadzieję, że od tego zacznie. Taką mam nadzieję. Namawiam wszystkich tych, którzy słyszeli, którzy ba, może nawet się zaangażowali w ruch na rzecz intronizacji Chrystusa Króla Polski, żeby dostrzegli ten fakt, że myślenie praktyczne, polityczne o monarchii nie jest bynajmniej sprzeczne z ich ideą, że jest wręcz przeciwnie właśnie logicznym dopełnieniem, logicznym wnioskiem tego wszystkiego, co im leży na sercu. Sławomir Krzyżanowski. Ja chciałem tylko, bo się właśnie zająć do tego, co pan powiedział, poinformować, że w Polsce istnieje i rozszerza się ruch, nowy ruch w Kościele pod nazwą Rycerstwo Chrystusa Króla. Rycerstwo Chrystusa Króla w Polsce. I ten ruch, animatorem tej instytucji rycerskiej jest ksiądz Natanek,
który został wypchnięty z kościoła przez masona w Krakowie. W związku z powyższym... No nie został wypchnięty, nie, chwała Bogu, nie nastąpił. Znaczy w każdym razie się nazywa suspendowany, kanoniczny. W każdym bądź razie ten ruch się rozszerza coraz bardziej, liczba rycerzy wzrasta, przyjeżdżają do Grzechyni, tam gdzie w tej chwili jest, i tam są nowi kandydaci, nowi gierunkowie, można powiedzieć, pasowani na rycerzy. I tu powiem, że prawie w każdej lubelskiej parafii Rycerstwo Chrystusa Króla zorganizowało już mszę w intencji intronizacji, w intencji ojczyzny. Także w tej parafii odbyła się ta msza. Także prawie wszyscy lubelscy proboszczowie opowiedzieli się za intronizacją i do tej jest takie sanktuarium maryjne niedaleko Ostoręki, w takim niewielkim wiosce Wykrot, gdzie Maryja się objawiała w latach 90. I tam Rycerstwo Chrystusa Króla odbyła pielgrzymki, było się ponad 40 pielgrzymek i tam te pielgrzymki są w intencji ratowania ojczyzny i w intencji intronizacji właśnie Chrystusa jako króla i w intencji króla. Więc wspaniale. To już jest potężny, że tak powiem, impuls do nieba w tych wszystkich sprawach, o których Pan mówi. Wspaniale. Jest rycerstwo, jest animator rycerstwa, a już jest obywatelski projekt, to słowo obywatel to się kojarzy z obywatelami Robespierre. Ale chodzi mi o inny kontekst. Jest, bo jest też kontekst staropolski, prawda? Czyli z Polonu. Ale chodzi mi o coś innego. Że jest już projekt konstytucji, mój znajomy go opracował, który zakłada kompleksowo restytucję monarchii. Znaczy, swojej monarcha i tak dalej. To już jest opracowane. To jest tylko w kwestiach dużego. Ale z tego, co Pan mówi, wynikało, że polski system tego okupacyjny jest już tak uszczelniony, że żadną metodą wyborczą, nie da się go skruszyć, ponieważ oni już tak bardzo panują nad sytuacją, a w razie potrzeby mają pod ręką aparat przemocy, jeśli nawet Wojsko Polskie powie nie, to sprowadzą skądinąd, że logiczne wydaje się po prostu odbudowanie polskiego państwa podziemnego, to właśnie o parafię, ponieważ państwo podziemne ma ten luksus, że nie musi się nikogo pytać o zgodę, ani iść do jakiegoś urzędu, pytać o pozwolenie władzy ludowej. Że może to czytać, to bo robi co mu się podoba w kanale tym, powiedzmy, podziemnym. Natomiast chodzi mi o to, że powstanie takiej alternatywnej struktury wobec tej oficjalnej ma tą zaletę, że ona może w każdej chwili się przekształcić w strukturę oficjalną. Natomiast jeśli pozostanie nieoficjalna, nie może być poddawana represji, ponieważ nikt jej nie widzi i oficjalnie nie ma. Proszę pana. Natomiast gdyby na przykład była taka, że komuś wpadłoby do głowy wyprowadzać ludzi na ulicę, i robić rozruchy, to obecny reżim tylko na to czeka. Tak jest. To jest, jak Pan wspomniał, manewry w Żaganiu, żeby bardzo stłumić, rozjechać gąsienicami koniec. Tak jest. A właśnie o to chodzi, że nie wolno tego robić. Żadnych wyprowadzania ludzi na ulicy, żadnych rozruchów, tylko prowadzić pracę tak, żeby nie było widać. W Żaganiu były takie manewry, że jacyś terroryści opanowali jednostkę i teraz wojsko razem z policją mają odzyskać. Proszę Pana, no z konspiracją z ostrożna, to znaczy ja osobiście nie jestem fachowcem w tych sprawach. Lektury historyczne podpowiadają mi takie wnioski, że to jest rzecz bardzo trudna i trzeba to też na pewno zawodowo robić. Różne są charyzmaty, jedni może mają taki charyzmat, inni nie, ale myślę, że taki wniosek warto jeszcze wyciągnąć. Bo Pan tutaj mówi o tym, że już jest taka inicjatywa tutaj w Lublinie tak szeroko, tak pięknie wybujała. No, ja powiem tak, że dobrze by było, żebyśmy się nie specjalizowali wąsko. Dobrze by było, żebyśmy nie uprawiali tych naszych dyscyplin narodowych i katolickich bardzo wąsko. Wzajemnie też wchodząc w konflikty. No bo jak to wygląda? To wygląda tak, że na przykład są dobrzy Polacy, którzy się pięknie modlą. Ale jak ich spytać o to, jak sobie wyobrażają państwo, to wyobrażają sobie mgliście, a jak dopytać o szczegóły, to się okazuje, że wyobrażają sobie po prostu socjal. Wyobrażają sobie jakiś bezkosztowy szwedzki socjal.
No przypomnę, że żeby mieć socjal, to trzeba było przez dwie wojny światowe sprzedawać Niemcom rudę żelaza, a nie walczyć z przeważającymi siłami. Więc na żaden socjal nas nigdy stać nie będzie, a nawet gdyby nas było stać, to broń nas Panie Boże, bo socjal prędzej czy później prowadzi do bankructwa, prawda? Nawet w takiej Szwecji. Więc jedni się pięknie modlą, a drudzy na przykład rozumieją konieczność walki o wolny rynek w Polsce. Po to, żeby uwolnić Polaków z jarzma socjalistycznego. I wtedy ci drudzy na przykład często wzruszają ramionami na tych, którzy się modlą na różańcu. I odwrotnie, ci, którzy się na różańcu modlą, to często mówią, czym oni tam się zajmują? Oni to tylko materialiści, bo oni tylko o pieniądze. Da? A jeszcze trzeci mają piękną grupę rekonstrukcji historycznej i mówią, czym wy się tutaj zajmujecie? Trzeba armię krajową, prawda, restytuować. Każdy musi znać na pamięć dzieje powstania warszawskiego i z tego będzie Polska od pierwszego, prawda? Wąska specjalizacja. Wąska specjalizacja. Trzeba przypomnieć, że Polacy historycznie nie bali się wolności gospodarczej, bo się w niej specjalizowali. Bo Polska była najcudowniejszą strefą wolności, także wolności ekonomicznej. Za pana Paska, czyli w epoce sienkiewiczowskiej. To przecież Polska tak się mogła podnieść właśnie z tego potopu moskiewskiego, szwedzkiego, siedmiogrodzkiego. Dlatego się mogła podnieść, że byli wolni ludzie, właściciele majątków, czyli wielkoobszarowych gospodarstw rolno-spożywczych. I w związku z tym, nawet jak się głowę ucięło, jak król uciekł, to jeszcze ta Polska istniała. No. Więc Polacy wolności gospodarczej się nie bali. Katolicy, no właśnie, ksiądz Bliźniński, ksiądz Wawrzyniak. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, proszę mi tutaj nie wprowadzać pierwiastka materializmu, skoro my się tutaj tak ładnie modlimy i o Polskę się jeszcze na dodatek modlimy, no to proszę Państwa, to jest krótkoterminowe, to są takie inwestycje, bo żeby robić, gawędzić o Polsce, nie mając bazy materialnej, to trzeba się albo uwiesić u klamki księdza proboszcza, który musi mieć na to przyzwolenie księdza biskupa, bo musi, bo to jest wojsko i tak powinno być, albo trzeba się uwiesić u klamki jakiegoś posła, który od wielkiego dzwonu wyasygnuje 5 zł na herbatkę i herbatniczki w swoim biurze, prawda? I tyle jest Polski z tego. Jak nie ma bazy materialnej, to wszystko jest zawsze tylko na krótką metę, bo z czyjegoś przyzwolenia, bo na czyjeś koncesji. Więc nie specjalizujmy się wąsko. Jedni są rycerze Chrystusa Króla, którzy reprezentują te sprawy, o których Pan mówi. Inni są monarchistami, fachowcami, teoretykami. Inni są monarchistami, praktykami. Inni są od wolności gospodarczej, jeszcze inni się zajmują bitcoinem czy walutą lokalną i bardzo dobrze. I niech rozkwita tysiąc kwiatów, powiedział towarzysz Mao. Kto będzie Państwa zachęcać do tego, żeby wszyscy koniecznie się ustawili pod jednym sztandarem? Ten też, jakby to powiedzieć, albo sprawy dobrze nie przemyślał, albo Państwu dobrze nie życzy. Bo nie ma takiej potrzeby, żebyśmy wszyscy stali pod jednym sztandarem. To znaczy jest jeden sztandar, tu się rozglądam, no tu akurat krzyż nie wisi na ścianie, prawda? Tam wisi o tym zdjęcie, bo tam tak. Coś innego. No tak, ale tutaj Pana Jezusa Miłosiernego widziałem po drodze w korytarzu, prawda? To jest ten jeden, jedyny sztandar, który ma być wspólny, a reszta różne chorągwie, proszę Państwa, różne chorągwie i niech będą różne chorągwie. Dlatego i niech będą różne charyzmaty i to rycerstwo działające jeden mieczem laserowym, a drugi otwieraczem do konserw. Każdy jak mu tam w sercu gra i jakie talenta dostał od Pana Boga. Nie ma potrzeby integrowania się w jeden spójny organizm bojowy, dlatego że jak jest jeden spójny organizm, to tamci z Gwiazdy Śmierci konkretnie wiedzą, co mają zbombardować i komu głowę uciąć. I jak tu umną, to mają to załatwione. W związku z tym, proszę Państwa, Gruppenführer Wolf, tak? Gruppenführer Wolf jako recepta na działalność patriotyczną dzisiaj. Nie ma takiej potrzeby, żeby to był jeden człowiek. A niech ich będzie paru. Tak? A dlaczego to się w ogóle musi jakoś nazywać? A może niech się nie nazywa, jak Państwo się dobrze znacie ze swoimi znajomymi, sąsiadami, współparafianami, to w ogóle się nie musicie nazywać. W ogóle nie musicie
dobrze jest w którymś momencie wywiesić sztandar, bo sztandar to jest piękna rzecz, bo ona też innych, na innych oddziaływuje, więc jak dacie radę, to wywieszajcie sztandary, ale jak nie dajecie rady, to spokojnie. Nie powinno to być w każdym razie alibi i wytłumaczeniem i wymówką dla nic nie robienia, prawda? Każdy coś tutaj zrobić może. Tak, idea, powiedzmy, takiego klubu dyskusyjnego jest zawsze w miarę słuszna. Niech rozkwita tysiąc kwiatów, żeby oczywiście. Było forum wysłuchania innych racji, tak skonfrontowania i pojmowania tego kompleksowo. Tak, dzięki temu, że tutaj Państwo macie taki klub, to ja mogę tutaj Wasz czas zajmować moim gawędzeniem i tego gdzie indziej nie mógłbym zrobić, prawda? Z całą pewnością nie na tutejszych wyższych uczelniach, więc... Także słyszycie Państwo, co Pan Grzegorz powiedział. Ja od razu wykorzystam ten moment i zachęcam Państwa do współdziałania, bo jak na razie to prawie od 3 lat praktycznie sam ciągnę ten klub. Ale ja mogę umrzeć jutro i ten klub umrze razem ze mną, a szkoda byłoby może takiej idei. Gdzieś już w Polsce ze środowiskami, z organizacjami, które w jakimś wymiarze realizują ten program Kościół. Bo tak jesteśmy w Lublinie, to warto jakby zapromować też i taką pewną organizację, która się nazywa Towarzystwo Gimnastyczne Sokół tu w Lublinie. Bo ci ludzie, którzy tworzą to środowisko, na pewno są blisko Kościoła, na pewno tej tradycji kościelnej, na pewno są zaangażowani w edukację narodową i na pewno są zaangażowani w to hasło strzelnica szeroko rozumiane, bo to są i spływy kajakowe, i wycieczki rowerowe, szeroko rozumiana sprawność fizyczna, tężyzna. Również promują taką polską sztukę walki, która gdzieś tam od Kalera, czy tam obrony. I to jest przykład, że można coś takiego robić. I niekoniecznie anonimowo, pod sztandarem właśnie Towarzystwa Gimnastycznego Zachodu. No, ale pytanie, czy no, to takich miejsc jest, jeszcze jest... Powtórzę głośno, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół tutaj w Lublinie działa. Nie potrzeba przywozić drzewa do lasu, tutaj już jest mój... I organizują jeszcze zawody strzelne. A czy jest ktoś powie z Sokoła? Ja wysłałem maila. Jest jedna osoba. Mój pradziadek świętej pamięci był prezesem Sokoła w Tarnowie przed i w trakcie I wojny światowej. W związku z tym bardzo mam tam spore sentymenty ulokowane pod tym szyldem. No i właśnie warto wspomnieć, że 100 lat temu, jeszcze zanim I Światowa Wojna wybuchła, no to Polacy nie zasypiali gruszek w popiele i organizowali się na różne sposoby. Budowali, handlowali, robili kariery w rodzaju, prawda, nafciarzy w Baku. Tatuś Cezarego Baryki z Przedwiośnia Żeromskiego. No były takie kariery i byli Polacy, którzy się ćwiczyli pod szyldem Sokoła i były drużyny strzeleckie. Ale proszę Państwa, jedna rzecz, tężyzna fizyczna i dobre oko i umiejętność marszu w nogę, ale druga rzecz, no właśnie ta Wielkopolska. Nie byłoby żadnego cudu nad Wisłą w 20 roku, gdyby nie żołnierz wielkopolski. Prawda? No a dlaczego Wielkopolska? No właśnie dlatego, że tam zostały odrobione pewne lekcje. Dlatego, że tam Polacy nauczyli się tak robić interesy, że Prusakom w pięty poszło, że zgrzytali zębami, że byli polscy prawnicy i byli polscy ludzie interesu. No nie tylko tak. Więc niech rozkwita tysiąc kwiatów i działajmy przeciwko wąskiej specjalizacji. Panie Grzegorzu, Pan wytyczył tam dla nas takie bardzo, można powiedzieć, perspektywiczne cele.
bo właściwie jeśli nam przez z górą 100 lat w kierunku socjalizmu nas, jakby to powiedzieć, historia wpychała w ten socjalizm, to teraz nie wiadomo, jak długo jeszcze będziemy musieli się z tego wydobywać. Więc może właśnie, bo tutaj też tak zatrącił Panu trochę o pozytywizm, właśnie może takie działania pozytywistyczne mają też właśnie sens i działania właśnie małych kroczków, no chociażby... Czemu od razu małych? Czemu od razu małych? No, pewnie jeśli można by zrobić duży, dlaczego nie? Natomiast no, Pan tutaj bardzo krytycznie też się odniósł do demokracji. Na razie właściwie nic innego, żadnej innej alternatywy nie mamy. Mamy przed sobą jakieś wybory. Czy powiedzmy wybór mniejszego zła jest jakimś kroczkiem do przodu, czy... No bo tu wszystko bardzo wyraźnie wydaje mi się to powiedziałem. Proszę Państwa, róbcie co uważacie, tylko nie myślcie, że udział aktywny, choćby 25 godzin na dobę w tym życiu politycznym, które teraz macie, że to wystarczy. Tak? Że to jest dosyć. Bierzcie udział w tym życiu. Nie emigrujcie. Ani zewnętrznie, ani wewnętrznie. A jak emigrujecie, to wróćcie. Tak, w którymś momencie decydującym. Bierzcie w tym udział, tylko się nie łudźcie, że to doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa. Tak? Nie doprowadzi. Trzeba się przygotowywać na ten następny etap i jeszcze następny. I trzeba, no bo inaczej, jeśli pokładamy wszystkie nadzieje, instalujemy wszystkie nasze tęsknoty w tych tutaj mężach opatrznościowych, których mamy na aktualnym etapie, no to potem przychodzi ten dzień wyborczy i następnego dnia jest kac. Tak? Jest następnego dnia kac, dlatego że obudziłem się i Polska tak jakoś się nie odmieniła. I po prostu przeciwko tej frustracji ja występuję. Tak? Namawiam Państwa na to, żebyście szerszą, dłuższą perspektywę dostrzegając, żebyście nie rezygnowali z tego, co jest teraz, z aktywnego udziału w tym, co jest teraz, ale żebyście mieli plan maksimum. No właśnie, chcecie poprzestać na takiej Polsce, w której Kościół katolicki jest tolerowany, ma przyzwolenie na to, że jak się nie będzie wychylał i będzie tam w kącie sobie siedział, to wtedy może nie będą zabijać. Może wtedy nie będą zabijać, prawda? Chcecie na to się zgodzić? Chcecie się zgodzić na to, żeby wasze państwo miało to w swoich prawach, że nie wolno padać tym, którzy stoją na narodu czele, nie wolno im padać na kolana, czy leżeć krzyżem przed tym ołtarzem, przed którym powinni leżeć krzyżem, zanim do jakiejkolwiek roboty przystąpił? Czy chcecie w takim państwie żyć? 4-5 stuleci temu, no to była potęga, od której my teraz odcinamy jakieś smętne kupony, resztki tych kuponów odcinamy od tej potęgi. No ale na czym ta potęga była? No była z jednej strony właśnie na własności, na polskiej własności, na tym, że Polacy mieli 5 stuleci temu w ramach niestety tragicznego w skutkach zamykania się stanu szlacheckiego przegłosowali polscy panowie szlachta, przegłosowali, że się zabrania chłopom nosić złote łańcuchy. No, czyli bardzo to był tragiczny zwiastun właśnie zamykania się stanu szlacheckiego, ale z drugiej strony jakże wspaniałe świadectwo tego, jaki to był piękny kraj, że się chamstwo tak odnosiło z luksusem, prawda? Że trzeba było aż prawa przeciwko temu stanowi. No więc z jednej strony własność. Nie było żadnej, proszę Państwa, wtedy sprawiedliwości społecznej, to była sprawiedliwość. Teraz można każdą własność zabrać ze względu na ważny interes społeczny. I w ogóle wszystko można w sądzie powiedzieć ze względu na ważny interes społeczny. To nie jest prawo cywilizowane. To jest właśnie prawo, które podkopało fundamenty cywilizacji. No a z drugiej strony, na czym ta potęga stała? No na tym, że przed bitwą kirchholmską, że
doborowe roty husarskie, krzyże mleżą i Najświętszy Sakrament przyjmują przed bitwą. I pan Hetman pierwszy. I nie ma to tamto. Bez Wunderwaffe, bez tej cudownej broni, nic się nie ugra. Ale się przewróciło w głowie Polakom. I opowiadam tę anegdotę, bo ona jest także i współczesna w wydźwięku. Szczyt potęgi, apogeum, rok 1610. Wchodzimy do Moskwy. Cały świat u naszych stóp. Wszystko moglibyśmy zrobić. Wszystko moglibyśmy zrobić. Moglibyśmy przeważyć szale dziejową. Moglibyśmy, no krótka sprawa, nawrócić Rosję na wierność Ojcu Świętemu. Dlatego, że w punkcie wyjścia to ci wszyscy Moskale tam biedni, udręczeni tą wielką smutą, oni się w sumie cieszą, że ktoś przyszedł i ich wreszcie za twarz weźmie i zrobi porządek. I wszystkie miasta rosyjskie po Moskwie składają hołd królewiczowi Kazimierzowi. No, prawda? Ale co się równocześnie dzieje? Równocześnie, i to jest ta anegdota, te rzeczy, o których wcześniej mówię, to wszyscy słyszeli, a o tym może nie wszyscy, to opowiem. Jak wchodzą na Kreml ci nasi, ci właśnie spod tego Kłuszyna, w którym rozjechali w drobny mak, prawda, Moskwy. W 7 tysięcy rozjechali podobno dziesiątki. No. 40. No właśnie. No więc wyobraźcie sobie tych dzielnych właśnie towarzyszy, może husarskich, a może pancernych. Wchodzą tam na tym Kremlu do skarbca. A w skarbcu stoi Pan Jezus ze złota, naturalnej wielkości. Wcześniej był tam Pan Jezus i 12 apostołów. Ale Borys Godunow miał duże wydatki i się rozeszł. Prawda? Nie ma już 12 apostołów, jest Pan Jezus ze złota. I nasi ludzie na Kremlu, co mogli zrobić? No mogli wynieść tego Pana Jezusa na wały kremlowskie, tam postawić i wspólnie Go adorować z tymi Moskalami i modlić się, żeby Pan Bóg jakoś to wszystko poukładał. A oni, proszę Państwa, co jeden właśnie z tych weteranów wyprawy moskiewskiej w pamiętniku swoim zapisał, popadli tylko w namysł na takim tle, jak to mianowicie ten łup podzielić. No bo to za duże, to się nie zmieści. I wzięli tego złotego Pana Jezusa i porąbali. I porąbali, proszę Państwa. No, więc taki jest moment złomu. Punkt zwrotny w dziejach świata. Z tego powodu, że ludzie, którzy mieli świat u stóp i mogli wszystko, i mieli cały potencjał cywilizacyjny, mieli prawo, mieli wykształcenie, mieli kulturę niezwykle wysublimowaną, tak wysublimowaną, że prawda, jak poselstwo polskie jechało do Paryża po Henryka Waleziusza, to nawet chłopcy stajenni mówili po łacinie, a ci, prawda, Francuzi tam ani be, ani me. I byli piękni ci Polacy, a ci Francuzi tam jakąś Francą zaatakowani, prawda, pokurcze takie. Tak ci Polacy o sobie myśleli, że są nad ludźmi, że są nad ludźmi. I uderzyło im to do głowy. Pana Jezusa złotego porąbali w drobny mak i szansę dziejową zaprzepaścili. W związku z tym dzisiaj, jeśli ma losy świata, jeśli się znowu mają przesilić, oby się nie przesiliły po naszym trupie, obyśmy to wszystko przeżyli, w 1917 roku wydana została dyrektywa, tak, w Fatimie dla ludzkości. I nie powiedziała tam Najświętsza Maria Panna, na przykład nie powiedziała, Rosja musi być zniszczona, tak? Nie. Najświętsza Maria Panna powiedziała, że Rosja ma się nawrócić. Tak? Czy Polacy mogą, czy będą mieli jakiś udział w tym nawróceniu? Bardzo bym tego chciał. Ale żeby kogoś innego nawracać, trzeba najpierw samemu się ogarnąć. Jak się tutaj jakoś odbudujemy, Kościół Szkoła Strzelnica, gdyby kiedyś państwo polskie zaistniało, no to proszę Państwa, konieczna jest zbiórka narodowa na tego złotego Pana Jezusa. Trzeba go jeszcze raz odlać, ofiarować jako wodą do kościoła katolickiego w Moskwie z taką promesą, że jak się ci, co na Kremlu rządzą, nawrócą, to mogą sobie wziąć. Prawda? To mogą sobie wziąć. O takie cuda się módlmy. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica, jak Pan Bóg dopuści, to jest i ja wypuści. To sobie ja.
będziemy kończyli to spotkanie. Proszę Państwa, jeszcze na zakończenie. Jeśli byście Państwo chcieli być powiadamiani o następnych spotkaniach, a następne spotkanie, już mogę powiedzieć, będzie 5 października i będzie profesor Ryba tutaj z KUL-u.